Cześć, witajcie. Z tej strony Tomek Palak. Widzimy się w okolicznościach takich, a nie innych, online'owych. Ostatnio mieliśmy okazję widzieć się na żywo. Krążyłem z tym widocznym tutaj flamingiem po naszym wydarzeniu, ale wiadomo, czasy są jakie są. Wobec tego porozmawiamy sobie przez internet. Ja na co dzień jestem prawnikiem i z reguły jak zacznę o tym mówić, to następne kroki, które muszę podejmować, to niemalże przepraszanie za to, że jestem prawnikiem i uprzedzanie, że to, że ze mną spędza się czas, nie oznacza, że musi być jakoś tragicznie nieprzyjemnie i nudno. No i też poproszę Was mimo wszystko o to, żebyście dali mi szansę, pomimo tego, że jestem prawnikiem i uwierzyli, że być może o tym, o tych prawnych aspektach, także Waszej działalności, da się mówić ciekawie. Czasem jestem jakby chwalony, można to tak nazwać. Ludzie mówią, że fajnie, że ze mną to można pogadać tak, jakby się było na piwie, że można sobie po prostu zrozumieć to, na czym się stoi pod względem prawnym. I właśnie też zdecydowałem się wybrać dzisiaj taką formę naszego spotkania. Mam na myśli to, że no co prawda piwo będzie mniej alkoholowe, ale nie będę was zarzucał jakąś terminologią. Nie będę was co więcej zarzucał slajdami. Zdecydowałem się zrobić to w ten sposób, że po prostu siadam przed wami i odpowiadam na pytanie, które mniej więcej mogłoby zabrzmieć tak. W jakich sytuacjach, opowiedz parę anegdotek, w jakich sytuacjach prawo wtrąciło się w robotę blogerowi? Jak pewnie się domyślacie, obsługując naszą branżę, mam takich anegdotek kilka w zanadrzu. No i właśnie wybrałem sobie kilka z nich po to, żeby były dla Was, powiedzmy, przestrogą na przyszłość, tak? Więc te historie, to piwo. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że jesteśmy na tym piwie, że ludzie nie hałasują wokół, jak widać, że ja też nie piję wody i że mam nieprzerwany tok mówienia. Co akurat jest bliższe prawdzie, tylko że po prostu w realu mielibyście możliwość mi się wtrącić, a coś dopytać. Jeżeli będziecie chcieli o coś dopytać, się wtrącić właśnie, no to tym razem wtrącanie się będzie działo się z opóźnieniem, więc w razie co pozostaje do Waszej dyspozycji poprzez normalnie kanały te, co wszyscy, tak, Facebooka i tak dalej. Nazywam się, jeszcze raz powiem, Tomasz Palak. Mój blog nazywa się szalenie finezyjnie tomaszpalak.pl. Długo myślałem nad tą nazwą, więc mam nadzieję, że docenicie to. I tam też będzie można znaleźć rozszerzone część z opowiedzianych przeze mnie za moment historii, a wkrótce też parę kolejnych, bo już na dalsze się zapowiadają, się piszą, jeśli mogę to tak nazwać. Więc prezentacja moja nazywa się Don't Boat Yourself, czyli oczywiście nie łudź się, prawo cię i tak dopadnie. I chciałbym opowiedzieć wam o kilku osobach, które to prawo dopadło, pomimo tego, że myślały sobie, jeśli mogę to tak nazwać, że będą sobie niewinnie blogować i z prawem nigdy się nie zetkną. A liczę na to, że wy po prostu będziecie mieli możliwość na podstawie tych sytuacji też czegoś się nauczyć. Pierwszą z tych osób, o których chcę opowiedzieć, jest Marcin, który sobie blogował, który miał się dobrze, który był postacią rozpoznawalną. Ja oczywiście w niektórych, jeśli nie wszystkich przypadkach zmieniam imiona, nazwiska, ale jeżeli będzie taka możliwość, to dogrzebiecie się, o kogo chodzi, ale na razie będę zmieniał. Albo i nie. W każdym razie ten, powiedzmy, Marcin jest osobą znaną w środowisku naszym i nie tylko naszym, ponieważ udało mu się tę blogerską bańkę, że tak powiem, przebić. Jest to osoba, która po prostu jest rozpoznawalna jako osoba wiarygodna. I to jest kluczowe, oczywiście, jak to w naszej branży bywa, dla blogera kluczowa jest wiarygodność. To jest jeszcze taki bloger, który pisze w branży, powiedzmy, okołoprawniczej, gdzie tym bardziej jest ta wiarygodność cenna. No i ku swojemu zdziwieniu dowiedział się któregoś razu, że jego buzia pojawiła się na czyimś produkcie. I jego buzia jakby, no powiedzmy, reklamuje ten produkt, tak? A w każdym razie oświadcza niejako pośrednio, że ten człowiek popiera ten produkt, z czym on w rzeczywistości wspólnego nie miał, no krótko mówiąc nic. I tu właśnie dopadło go prawo, bo musiał się zacząć zastanawiać nad tym, czy takie działanie jest dopuszczalne, jak ewentualnie można tutaj interweniować, co zrobić. Ja nie będę mówił, jaki to produkt, żeby też nie wskazywać, tak? Ale co zrobić, żeby ten produkt jakby ewentualnie no, przez to funkcjonować, albo żeby nie było, nie wynikało, że ten produkt jest jakkolwiek przez niego popierany, tym bardziej, że jest przez niego popierany, no mówiąc prosto, za darmo, tak? No i tutaj wkraczamy w kwestie takie jak dobra osobiste. Ja pokrótce opowiem, że chodzi o to, że każdy z nas ma jakiś tam, no wiecie, personal branding. To oczywiście w kodeksie cywilnym nie jest tak ładnie nazwane, bo kodeks jest z 64, więc myślę, że wtedy jeszcze nie byli tak blisko twórcy z językiem angielskim. W każdym razie mamy dobro osobiste, jakim jest nasza wiarygodność, nasz wizerunek, nasza marka taka osobista, personal branding. I mamy możliwość oczekiwać, aby nie szastano nią bez naszej akceptacji i aby, no mówiąc
sposób nie wycierano sobie nami gęby. I właśnie ten bloger też miał prawo, słuszne prawo, oczekiwać w tej sytuacji tego, żeby te działania po prostu zostały przerwane i zakończone. Należało odnieść się do tego, że ten produkt powstał, skontaktować się z firmą i no, groźnym w miarę możliwości najlepiej pismem, tak, grożąc albo konsekwencjami prawnymi, gdzie konsekwencje prawne to jest płacenie na rzecz tego blogera, albo płacenie na rzecz wskazanej przez niego, powiedzmy, fundacji, ale no nie mniejsze, umówmy się, jestem realistą i prawnikiem, ale też działam w naszej branży, więc wiem, że nie mniej, a może i bardziej niejednokrotnie groźne konsekwencje to jest w przypadku blogerów po prostu to, że zrobią chryje w internecie. Więc ta, powiedzmy, podwójna groźba spowodowała, że opierając się na artykule 23, 4 kodeksu cywilnego, czyli właśnie tej ochronie marki osobistej i tak dalej, i tym, że po pierwsze to, że ktoś jest znany, nie znaczy, że można go po prostu sobie użyć. Po drugie, nawet jeśli można by go użyć, to na pewno nie po to, żeby robić na nim pieniądze. Po trzecie, na pewno nie w ten sposób, że on na tym pieniędzy robić nie będzie. No i doszło do tego finalnie, że ten produkt został zdjęty i nie wszedł do obrotu, ponieważ no, sposób, nazwijmy to fałszywy, sugerował jego, tego blogera Marcina, błogosławieństwo. Kolejna z historii jest troszkę podobna, ale nie do końca. Wyobraźcie sobie blogera z kolei o imieniu Kamil, który to kiedyś tam lata temu napisał na swoim blogu fragment dotyczący pielęgnacji męskiej skóry. I wówczas to ten sobie jakby fragment przeszedł, zdążył już się, że tak powiem, w internetowych realiach zużyć. Nadal generuje oczywiście nabicia, ale to już jest artykuł sprzed lat. Nagle fragment tego artykułu pojawia się przy reklamie produktu służącego do pielęgnacji skóry. Jako cytat, czyli jest podpisane autorstwo Kamila, jest powiedziane, że on to napisał, jest powiedziane jakby cudzysłów i jest określenie, że ta osoba jest autorem. Natomiast no, problem jest z tym, że no, pojawia się tutaj mniej lub bardziej pośrednia sugestia, że jakkolwiek on popiera ten produkt. Tak? No więc po pierwsze mamy tutaj do czynienia z tym, co już powiedziałem przy okazji historii Marcina, z pewnym, nazwijmy to sobie, wycieraniem gęby wiarygodnością blogera, gdzie ten bloger nie mógłby sobie na to pozwolić, ponieważ na przykład, powiedzmy, miał współpracę z innym konkurencyjnym produktem, albo przede wszystkim, no za to się płaci, tak, wiecie to dobrze, albo przede wszystkim też czytelnicy tego blogera mogliby powiedzieć sobie, zaraz, są taki zmienny. Najpierw chwali jedno, po to drugie, czy on nie jest przypadkiem słupem ogłoszeniowym, a nie wiarygodnym blogerem. Dobrze wiemy, że bardzo tego nie chcecie, aby zostać oskarżonym, a tym bardziej skutecznie i wiarygodnie oskarżonym o bycie słupami ogłoszeniowymi. No więc tutaj ten temat zdążyliśmy jakby omówić przy historii Marcina, ale pojawia się temat wątku stricte praw autorskich, a mianowicie tego, że ta firma myślała, że robi dobrze legalnie, ponieważ broniła się prawem cytatu. Powiedziała bowiem, że no halo, użyliśmy cytatu, to jest cytat z tego blogera, zaznaczyliśmy to. No i to, że umieściliśmy obok swój obrazek, no to już trudno, jakby, tak? I że jest to obrazek reklamujący produkt, no też trudno. Natomiast prawo cytatu, to z kolei, jeżeli jesteście z tych ambitnych, którzy lubią sobie doczytać w przepisach, to jest artykuł 29 prawa autorskiego. Prawo cytatu nie stawia tylko dwóch warunków mówiących, że trzeba podpisać, że to jest cudze i podpisać czyje. Ponieważ prawo cytatu stawia też trzeci warunek, o którym właśnie lubią zapominać, no w gruncie rzeczy mówiąc wszyscy. Musi być bowiem to cytowanie uzasadnione tym, że powstaje jakby nowy, większy, jeśli mogę to tak nazwać, utwór w ramach zacytowania tego mniejszego. Co mam na myśli? Musi być to uzasadnione nauczaniem, wyjaśnianiem, jakąś formą polemiki, analizy, prawami gatunku twórczości, czyli na przykład zrobieniem parodii, tak? W jaki sposób trzeba z tego pierwotnego cytatu coś tam zaczerpnąć, rozsądnie zaczerpnąć w odpowiednich proporcjach, bo prowadziłem też taką sprawę, gdzie ktoś zabrał 10 akapinów blogerowi, a następnie dopisał coś od siebie, tylko że to coś od siebie to było w punkt, dosłownie te dwa słowa, w punkt. No i twierdził, że prawo cytatu i tak dalej, ale ten nowy utwór no, nie posiadał cech ani nauczania, nie wyjaśniania, nic takiego. I analogicznie ten nowy utwór powstały w ten sposób, że cytat z Kamila pojawił się w sąsiedztwie grafiki na Facebooku przedstawiającej no, produktowe, nie jakieś artystyczne, produktowe zdjęcie, nie wiem, tam sztyftu, czy tam dezodorantu, czy czegokolwiek, no to nie spełniało ani kwestii wyjaśniania, ani kwestii nauczania, ani kwestii polemiki, analizy, ani praw gatunku twórczości.
A więc krótko mówiąc, bronienie się przez te firmy ewentualne, że oni chcieli dobrze i że zastosowali prawo cytatu, nie było, krótko mówiąc, zgodne z prawem, no bo nie mieli racji, bo po prostu spełnili 2/3 z przesłanek, które to upoważniają takie myślenie, a nie wszystkie. Okej. Okay. Natomiast wam zdarza się niejednokrotnie, i tutaj mogę wam przytoczyć historię Gosi, znaleźć się po drugiej stronie, to znaczy tej, nazwijmy to, złej, oczywiście to jest pewne upraszczenie, ale tej, która o takie użycie wizerunku jest z kolei oskarżana. Tutaj mam na myśli właśnie Gosi sprawę, gdzie stało się coś takiego, że gdzieś tam kiedyś ona napisała artykuł. Artykuł dotyczył odpowiedniego sposobu, powiedzmy, ubierania się. I jako ten sposób ubierania się umieściła zdjęcie, czy skądś znalezione, tak? Źródło internet, jak to się mówi. No i po latach odzywa się do niej ktoś i mówi: halo, halo, to jest moje zdjęcie. I należą mi się miliony. No i teraz tak, oczywiście pomijając to, że ja bym przede wszystkim was przestrzegał przed takim umieszczaniem, i to jest temat na osobne spotkanie, ale zdecydowałem się dzisiaj wam poopowiadać po prostu prawdziwe historie, a nie robić szkolenie, gdzie można znaleźć darmowe zdjęcia, no bo to jest stosunkowo proste. Poza tym mam na ten temat parę wpisów u siebie, więc w razie co zapraszam. Ale ja teraz chcę wam opowiedzieć, jaką argumentację należy zastosować, należało w tym przypadku przynajmniej zastosować, aby się potencjalnie, no, obronić, nazwijmy to wprost, przed takim twierdzeniem, iż no niestety ta osoba ma rację. Ona na swój sposób ma rację, twierdząc, że jakieś tam może wynagrodzenie jej się należy, ale zaraz zanalizujmy to w szczegółach. Było to zdjęcie, na którym nie dało się rozpoznać jej twarzy, było to zdjęcie, na którym po prostu widać, powiedzmy, płaszcz. Takie zdjęcie, no wiecie, ala Tesco. Czy tam gazetka Biedronki, czy coś takiego. Ta osoba twierdziła, że z dwóch powodów, jakby z dwóch źródeł należą jej się pieniądze. To jest osoba ta, która stwierdziła, że jej wizerunek i prawa autorskie są naruszone. To jest osoba, która, no myślę, że po prostu myślała sobie, że ci blogerzy to mają przewrócone w dupach i zarabiają mnóstwo pieniędzy i na pewno nie zaszkodzi im zapłacić mi tyle, bo tylko po to, żebym się odczepiła, a nie zepsuła marki i wiarygodności tego blogera w internecie. Natomiast, no po pierwsze, ta osoba twierdziła, że należy się trzykrotność takiego wynagrodzenia, jakie otrzymałoby się normalnie za to zdjęcie. Pierwsza rzecz, jaką mogę wam powiedzieć: jeżeli gdziekolwiek widzicie, że przemnażane jest przez 3 i że powołuje się ktoś na prawo autorskie, powołuje się zapewne na artykuł 79, ale tym się nie przejmujcie, bo, o czym zapewne nie jest wam wiadomo, Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie można mnożyć przez 3. Tak najkrócej. Jak trzeba, jeżeli będziecie potrzebować rozbudować tę argumentację, to ja wam znajdę i paragraf, i odpowiedni po prostu przepis, i odpowiedni wyrok Trybunału, i tak dalej, ale tak w największym uproszczeniu. Jeżeli widzicie, że ktoś wam grozi, że przemnoży jakieś wynagrodzenie przez 3, to pomimo, że takie coś znaleźć można w przepisach, to te przepisy dawno powinny były być skreślone ze względu na to, że po prostu przez Trybunał zostały uznane za niekonstytucyjne. A więc po pierwsze, na pewno nie bawimy się w trzykrotność. Po drugie, jeżeli ktoś twierdzi, że naruszony jest jego wizerunek, to nie może się bawić w wielokrotności i tak dalej, ponieważ jest przepis, który mówi, że tutaj posługujemy się naruszeniem nie praw majątkowych, tylko praw osobistych. Prawa majątkowe to są, krótko mówiąc, te prawa autorskie, które można jakby niejako spieniężyć, jak sama nazwa wskazuje, natomiast prawa osobiste to są te, które, trochę upraszczając, ale jednak, sprowadzają się do pewnego emocjonalnego związku twórcy z jego utworem, czyli prawo do podpisania, prawo do decydowania, kiedy nastąpi pierwsza jego dystrybucja tego utworu, prawo do decydowania o ewentualnie streszczeniach, tłumaczeniach i tak dalej, czyli nie takie stricte rzeczy spieniężane. Przy spieniężanych można się bawić w wielokrotności, ale na pewno nie w trzykrotność, ewentualnie w dwukrotność, ale to nie w tym przypadku, zaraz powiem czemu. Ale przy naruszeniu wizerunku, tak jak tutaj ewentualnie ta osoba mówi, że ja się tutaj pojawiłam, no to można mówić tylko o naruszeniu analogicznym do praw osobistych. Innymi słowy, no nie można się bawić w wielokrotności i tam są naruszenia takie, że można ewentualnie powiedzieć, że trzeba przeprosić, zapłacić jakąś symboliczną kwotę na fundację. Nie takie znowu tam, powiedzmy groźne. A więc jeśli ta osoba dążyła do tego, że macie mi zapłacić 3 razy tyle, niż jak sobie zaśpiewam, no to absolutnie nie miała racji. Natomiast gdyby z kolei bawić się w jej prawa nie jako osoby przedstawionej,
Przepraszam, jeszcze jeden argument, którego zabrakło mi. Argument odnośnie bycia osobą przedstawioną był przede wszystkim taki, że tej osoby nie dało się rozpoznać na tym zdjęciu. Właściwie było widać kawałek ust. No więc krótko mówiąc, też argumentacja jest taka i w razie co podrzucę wam, wiecie, wyroki, czy co tam wam potrzeba, że wizerunek to jest to, że da się kogoś rozpoznać. Jeżeli tej osoby na tym zdjęciu nie dało się w gruncie rzeczy rozpoznać, no to z jakiej racji mamy twierdzić, że cokolwiek jej się należy, jej wizerunek, poprzez to, że nie da się jej teraz rozpoznać na ulicy, a to jest ta osoba, nie został naruszony. Ewentualnie możemy teraz zacząć się bawić w to, czy zostały naruszone jej prawa autorskie jako osoby, która zdjęcie zrobiła. Tudzież innej osoby, która zdjęcie zrobiła, w każdym razie po tej osoby po drugiej stronie aparatu. Czy prawa autorskie tej osoby zostały naruszone? W wielu przypadkach może się okazać, jeśli to jest zdjęcie takie, wiecie, bardziej, nazwijmy to artystyczne, obarczone pewnym indywidualnym piętnem autora, że być może te prawa zostały naruszone, natomiast no, to jest temat, gdzie po prostu trzeba się zastanowić nad rozsądną wyceną, a nie bawić w trzykrotności. Ale też szalenie często należy wyjść od innego, od zastanowienia się nad czymś innym, ponieważ nieprzypadkowo tutaj ruszam temat tego indywidualnego piętna autora. To nie jest sformułowanie moje, tylko ta indywidualność gdzieś wynika z prawa autorskiego, konkretnie z pierwszego przepisu, który mówi, co to jest utwór, a utwór to jest to, co chroni prawa autorskie. Czyli jeżeli coś nie jest utworem, no to nie jest chronione. A co nie jest utworem? Coś, co nie ma indywidualnego piętna, że tak powiem, indywidualnego przejawu indywidualności tego twórcy. Czyli jeżeli zrobicie sobie, nie wiem, pięć zdjęć pomarańczy na białym blacie i to są takie zdjęcia, wiecie, typowe pod właśnie gazetkę Tesco czy Biedronki, nie ma tam jakiegoś nie wiadomo jak artystycznego czegoś, no to one nie są właśnie ochronione przez prawa autorskie, ponieważ nie spełniają cech utworu, krótko mówiąc. I taki też argument w przypadku tutaj historii opowiadanej przeze mnie dotyczącej właśnie Gosi zastosowaliśmy, twierdząc, że no halo ludzie, przecież nie dość, że tej babki się tu nie da rozpoznać, więc nie jest naruszony jej wizerunek. Po drugie, jaka trzykrotność, skoro w ogóle nie o tych przepisach mówimy. Po trzecie, jaka trzykrotność, skoro trzykrotność jest niekonstytucyjna. Po czwarte, nie mówmy o prawach autorskich do zdjęcia, na którym no nie ma tak naprawdę żadnego, nie wiem, artystycznego umieszczenia tego płaszcza w jakimś kontekście, w jakimś pomysłowym rozwiązaniu, tylko po prostu jest sobie płaszcz i kawałek ust osoby. No więc tutaj prawo dopadło, jeśli można to tak nazwać, Gosię. Musiała skorzystać z mojego wsparcia, ale finalnie no, myślę, że dzięki temu, że będziecie teraz znać jej historię, będziecie też w stanie odpowiedzieć w przyszłości albo wiedzieć po prostu, na jaką argumentację się powołać. Jeśli będziecie potrzebować, to oczywiście pomogę. I chętnie zwrócę wam uwagę, czy w tym kontekście, czy w innych zresztą, bo zaraz będę opowiadał dalej, na to, gdzie może być po prostu ryzykownie, tak? Czas chyba na łyka piwa, czy też wody w ramach naszego pubowego spotkania. I opowiem wam teraz historię z kolei Doroty, która to dowiedziała się któregoś razu, że czytelnicy jej gratulują tego, że jej przepis kucharski pojawił się na produkcie znajdującym się w sklepach, po prostu w sklepach publicznie dostępnym produkcie. I tutaj pojawił się wątek przede wszystkim tego, czy przepis kucharski właśnie podpada pod to, że jest utworem lub nie jest, że jest chroniony lub nie jest, ponieważ prawo autorskie ma takie sformułowanie, zgodnie z którym nie chroni idei, czyli pomysłu, powiedzmy. A więc innymi słowy, jeżeli ja wpadnę na pomysł, żeby zmieszać marchewkę z groszkiem, no to nie jest to chronione przez kogoś, kto wcześniej wpadł na to, żeby zmieszać marchewkę z groszkiem, umówmy się, tak? I nie ma opcji, żebym po prostu mógł mieć konsekwencje z tytułu tego, że wpadłem na ten pomysł, ponieważ mogła to być, trudne słowo prawnicze, tak zwana twórczość paralelna, czyli innymi słowy, po ludzku mówiąc, ktoś wpadł na ten sam pomysł też. Więc sam pomysł, sama idea przez prawa autorskie chroniona być z założenia po prostu, krótko mówiąc, nie może, ale prawo autorskie chroni sposób wykonania. Sposób wykonania, czyli na przykład to, że ktoś napisał, jak zmieszać marchewkę z groszkiem, zrobił cały wpis na ten temat, zrobił filmik i tak dalej. I jeśli na tym produkcie w dostępnym sklepach na gwiazdkę pojawiła się cała treść przepisu, włącznie z przecinkami, literówkami i tak dalej, no to myślę, że można przyjąć założenie, że sposób wykonania
Został po prostu również zaczerpnięty, po prostu cały przepis, krótko mówiąc. Nie zaś idea, która ewentualnie nie podlegałaby ochronie. Być może słyszeliście tę sprawę, bo to była sprawa stosunkowo głośna w naszej branży, tam właśnie na początku grudnia, bo to był okres świąteczny. No i finalnie stanęło na tym, że ten produkt nie został wycofany, więc marka była zadowolona. Na produkcie pojawiła się informacja, że przepis jest autorstwa Doroty, więc w sumie Dorota też jakby swoje cele w zakresie tego, żeby nie być mentalnie okradziona, spełniła. I przede wszystkim trzeci zwycięzca, którego być może byście się nie spodziewali, tej sytuacji win-win, gdzie udało się przy mojej pomocy dojść do porozumienia, to hospicjum, gdzie po prostu ta marka zapłaciła pieniądze, przelała do darowiznę na rzecz hospicjum, więc tak naprawdę wszyscy i jeszcze hospicjum finalnie byli zadowoleni, bo Dorota była podpisana, hospicjum dostało kasę, produkt nie musiał być, nie wiem, niszczony czy coś tego rodzaju, tak? Kolejny przypadek, gdzie prawo dotarło do blogera, to pewnie znany wam przypadek, gdzie po prostu blogerka twierdziła, że jej produkty są wykonywane w Polsce, a nie do końca tak to wyglądało. I doszło do sytuacji, w której pojawiło się oskarżenie jej o czyn nieuczciwej konkurencji, gdzie prawo też jakby zabrania po sugerowania wprowadzania w błąd w zakresie tego, gdzie dany produkt jest tworzony i pochodzenia tego produktu. Natomiast tutaj z kolei weszły inne przepisy, więc nie będę się w to wdawał, tylko temat sygnalizuję. Bo weszły przepisy, które mówią, że tam, gdzie ewentualnie doszyje się guzik do koszuli, to już można powiedzieć, że to jest kraj pochodzenia, tak? Więc jeżeli 95% produktu było za granicą, ale na koniec doszyto guzik, to jednak pochodzeniem jest powiedzmy Polska. Natomiast zwracam waszą uwagę na to, na tych z was, którzy będą produkty wypuszczać, żebyście też nie dopuścili do sytuacji, w której no, będziecie płakać, jeśli mogę to tak nazwać, ponieważ prawo dopadło was i nie macie co się łudzić, że to nie nastąpi, ponieważ zasady o nieuczciwej konkurencji, czynach nieuczciwej konkurencji mogą powiedzieć, że z tego tytułu grożą wam określone konsekwencje. Kolejna historia, tym razem bardziej taka dotycząca umów pomiędzy wami jako influencerami, a na przykład markami. To jest historia, gdzie Grzegorz słusznie zadał mi pytanie i pewnie zresztą opiszemy to wkrótce na blogu. Wygląda to w ten sposób. Dlaczego właściwie marki oczekują tego, abyście przenieśli prawa autorskie niejednokrotnie, zamiast tego, aby udzielić na wasze dzieła, utwory licencji? Najpierw oczywiście wymaga to opowiedzenia wam, czym te rzeczy się różnią. Największym, podkreślam to jeszcze raz, największym uproszczeniu, udzielając na coś licencji w prawie autorskim, rozmnażacie to coś, czyli sami nie tracicie, natomiast przenosząc prawa autorskie, oddajecie je, tak? Czyli tak jak jedna sytuacja to jest w świecie nie praw autorskich, tylko fizycznym, to jest sprzedaż, dajesz do łapy i już nie masz, a drugie to jest wynajem i nadal masz u siebie, tak? No i oczywiście dla was korzystniejsze są te sytuacje, w których macie do czynienia z licencją, bo możecie wrzucić u siebie, bo możecie dać komuś innemu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej ryzykowne są sytuacje, w których na przykład pojawia się zapis w umowie i ten zapis twierdzi druga strona, że nie jest negocjowalny, zgodnie z którym macie przenieść prawa autorskie na przykład do wpisu, w którym wspomnicie o marce. No i to jest trochę sytuacja dziwna, bo wpis jest u was na blogu, właściwie powinien należeć do was i z jakiej racji macie przenieść te prawa, a jednocześnie twierdzą agencje czy bezpośrednio klienci, z którymi nawiązujecie tę współpracę, że ten zapis nie podlega negocjacji. To jest temat na dłuższą rozmowę, ja mam pewne podejrzenia, z czego to wynika. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że jest pewien jakby ustalony wzór, który klient narzucił agencji i agencja musi jakby się nim posługiwać i okej, tylko że ten wzór dotyczy nieco innej sytuacji. Ten wzór dotyczy sytuacji, w której ja na przykład jestem rysownikiem i jako rysownik narysowałbym coś dla mBanku. Jestem znanym rysownikiem, pewnie Andrzej rysuje, narysowałem coś mBankowi i pozwalam im tych rysunków używać. U siebie ich nie wrzucam, nie potrzebuję. I wszyscy mówią, o super, Andrzej współpracuje z mBankiem, tam 5 rysunków i dał, super, są na billboardach, spamują mnie w feedzie mojego Facebooka, no i spoko. No i w tej sytuacji ja przeniosłem te prawa jako rysownik, nie potrzebuję tego mieć u siebie. No i okej, ale troszkę inną sytuacją jest, kiedy ja jako bloger po prostu wspominam na przykład o marce w swoim wpisie. Wpis jest od początku do końca mój, wpis jest u mnie na blogu. No i w tej sytuacji oczekiwanie ode mnie, że ja te prawa przeniosę, to jest chyba lekkie, nazwijmy to wprost, rozpędzanie się, tak?
Podobną konfliktową sytuacją jest to, że w umowach często nie jest określone, teraz wprowadzę terminologię prawniczą, czy umowa jest umową rezultatu, czy starannego działania. Taką sytuację miał inny bloger, Krystian, gdzie spotkało się po prostu z niezrozumieniem dwie strony, trochę było konfliktowo, na szczęście udało się przy mojej pomocy to jakoś tam załagodzić, ale był taki konflikt, że jedna ze stron, oczywiście ta, której się to bardziej opłacało, więc nie trudno będzie wam się domyślić, która. Jedna ze stron twierdziła, że bloger ma obowiązek dokonania określonej liczby, na przykład publikacji, tyle storiesów, powiedzmy, tyle niech będzie publikacji na feedzie, tyle wpisów blogowych, tyle tam YouTube'owych, nie? Natomiast on twierdził, że w umowie jest napisane, że on ma promować, nie jest powiedziane, jaki ma osiągnąć rezultat i w jakiej formie, w szczegółach. I wracamy do punktu początkowego, czyli czym różni się umowa rezultatu i starannego działania. Umowa starannego działania to jest taka umowa, na przykład sieć tu na recepcji, jak przyjdzie klient, to go obsłuż. Nie ma tutaj oczekiwania rezultatu. Umowa rezultatu to jest umowa, w której ma być efekt, rezultat, jak sama nazwa wskazuje, czyli na przykład namaluj mi obraz i daj obraz. Jak będzie obraz, to umowa jest zrobiona. W waszych umowach, które nawiązujecie, nie jest jednoznacznie powiedziane jakby z góry, która z tych form umów rezultatu czy starannego działania podpada pod waszą działalność. Dlatego właśnie zadbajcie o to, żeby w tych umowach było to po prostu powiedziane. Wam oczywiście bardziej się opłaca, żeby umowa brzmiała masz promować. W drugiej stronie bardziej się opłaca, żeby brzmiało masz wypromować i osiągnąć na przykład takie zasięgi. Zwróćcie po prostu uwagę na to, żeby tu nie było nieporozumień, bo na przykład tej umowie, o której mówię, że Krystian musiał to jakby odzyskiwać jej treść, to potrzebował właśnie prawnika między innymi po to, żeby to wywnioskować. Oczywiście spotkało się, jak to zwykle bywa, dwóch prawników, każdy twierdził, że jego klient ma rację i trzeba się było jakoś tam dogadać, a najprościej byłoby wszystkim, gdyby to po prostu była dobrze skonstruowana umowa, z której wynikałoby z większym, powiedzmy, wyprzedzeniem niż improwizacja potem i konflikty, czy jest umową rezultatu, czy działania starannego. Lubię też opowiadać historię o tym, jak na openerze którymś w Gdyni zabrakło możliwości promocji wielu, wielu już tutaj bez nazwisk, ale po prostu wielu blogerkom, a zwłaszcza instagramerkom, które były zobowiązane na openera pojechać, pojawić się w odpowiednim, umiewanym z markami outficie i wrzucić to na Instagrama. A Instagram nie działał. Był taki czas, że była duża, duża, może pamiętacie, awaria Instagrama przez dzień, no może półtorej dnia. I to akurat wypadało w trakcie openera ku nieszczęściu wspomnianych blogerek. Wobec tego tak naprawdę one zaczęły panicznie próbować kontaktować się, a to ze mną, a to z agencjami, a to z kimkolwiek, a to oczywiście openy to jest weekend, więc nie było to takie proste i nie wiedziały, jak się mają zachować. Na tę właśnie okoliczność zachęcam was, żebyście nie padli ofiarą takiej sytuacji, tylko postarali się jak najwięcej sytuacji nieprzewidzianych, no nie do wiary, przewidzieć. I poprzez to, że je przewidzicie, to wpisać je w umowę i na przykład powiedzieć, jeżeli zabraknie Instagrama, to co, wrzucam na Snapchata, albo czy mam to nagrać i wrzucić z opóźnieniem 2 dni, albo czy mam dzwonić, a jeśli tak, to do kogo, kto jest osobą kontaktową, kto jest osobą decyzyjną, żeby podjąć decyzję w 5 minut, co mamy zrobić, tak? Więc zachęcam do tego, żeby sytuacje nieprzewidziane, jak najwięcej fuck-upów przewidzieć. Tutaj przyda się oczywiście doświadczenie kogoś, kto już nie jeden taki fuck-up widział albo przynajmniej opisywał, więc dlatego zachęcam was oczywiście do skorzystania z prawnika, który w waszej branży po prostu siedzi i widzi takie akcje. I dzięki temu, że dorzucicie te nieprzewidziane sytuacje, to będą one przewidziane i mniej zaskakujące i w razie co będziecie mieli procedurę, jeżeli stało się to, jeżeli na przykład też to jest przykład prawdziwy, już nie będę mówił imion, nazwisk, ale oskarżono blogera o to, że ukradł rzeczy, które miał rozdać w konkursie robionym wspólnie z marką i że nie zrobił tego z marką, tylko przygarnął sobie te rzeczy. Marka siedzi cicho, bloger nie ma jak się wybronić, trochę przykra sytuacja, nie oszukujmy się. Przydałoby się, żeby w umowie było przewidziane, jak w takich okolicznościach mają się obie strony zachować. Albo w tym przykładzie, co mówiłem, Andrzej rysuje dla mBanku i nagle wyobraźcie sobie, że mBank by dostał z kolei opierdziel publiczny i pojawiłby się na stronach o kryzysach w internecie, ponieważ oskarżono by, że ukradli zdjęcie czy też rysunek autorstwa Andrzeja. No i co wtedy? No i wtedy jest oczywiście aferka, a on powinien gdzieś tam się odezwać, albo powinna być możliwość opublikowania tej umowy, ale to wszystko powinno z niej wynikać, a nie, że będziemy, krótko mówiąc, improwizować, tak?
Zachęcam Was, żebyście zwrócili uwagę na to, że prawo może Was dopaść, nawet jak nie robicie nic. Nawet jak teoretycznie nie macie żadna z tych sytuacji, którą opowiedziałem Wam przed momentem, teoretycznie Was nie dotyczy. No to dotyczy Was chociażby słynne, ulubione przez Was wszystkich RODO. Wystarczy, że macie na stronie Google Analytics, a chyba każdy ma, albo że zbieracie maila do newslettera, więc macie imię, nazwisko już czyjeś, bo taki może być czyjś mail, i znowu przetwarzacie dane tej osoby, znowu wkracza Wam do życia RODO. A tym bardziej zachęcam Was do jeszcze jednej rzeczy już na koniec, żebyście przyjrzeli się temu, że od stycznia wchodzi nowa regulacja, gdzie ja przeczuwam, że z tego będzie podobna jak do RODO była afera, a mianowicie nie będzie tylko podziału ludzi na przedsiębiorców i konsumentów, czyli tych, którzy się znają na firmach i biorą coś na firmę i wszystko ok, oraz na tych biednych, których trzeba chronić. Pojawi się grupa środkowa, pojawi się przedsiębiorca o cechach konsumenta. Trzeba będzie, mówię to najkrócej jak się da, wszyscy z Was, którzy w tej chwili macie regulamin sprzedaży czegokolwiek, będziecie musieli ten regulamin zmienić. Zmienić co najmniej w dwóch, trzech paragrafach. Ja mam o tym u siebie wpis, więc po prostu Was do niego odeślę. Przedsiębiorca o cechach konsumenta, to jest hasło, które warto tam u mnie wyszukać, ale nie stawiajcie tego na ostatnią chwilę, nie marudźcie potem, że prawo jest zepsute, bo było wiadomo o tym, że to wejdzie od ponad roku. I zachęcam Was do tego, żebyście wiedzieli, że prawo może Was dopaść, żebyście w razie co mieli, wiecie, namiar na Memory 5, do kogo się ewentualnie odzywać. No, zachęcam jakby co, żeby do mnie, więc mogę się polecić. Ja ten temat znam, ja nieprzypadkowo właśnie o tym dla Was dzisiaj robię opowieść, bo po prostu to jest szczera prawda i to właściwie wszystkie historie, które Wam opowiedziałem, są prawdziwe. W niektórych tylko przypadkach zmieniłem trochę, wiadomo, produkty, imiona, osoby i tak dalej, ale wiedzcie, że prawo może Was dopaść, zwróćcie na to uwagę, nie dajcie się, bądźcie przygotowani na zapas. Jeśli chcecie, żeby prawo było oswojone, to patrzcie na to w przód, chociażby tak jak na temat, który zasygnalizowałem, czyli styczniową zmianę w zakresie przedsiębiorców i konsumentów. Życzę Wam udanych pozostałych prezentacji, myślę, że będą super, bo wiem, kto występuje oprócz mnie w tym panelu. Także do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję, że przy kolejnej okazji już jednak przy piwku prawdziwym i na żywo. Pa! Cześć, mam na imię Piotrek i pracuję w Niebezpieczniku. I zapewne kojarzycie Niebezpiecznika jako serwis piszący o bezpieczeństwie i niebezpieczeństwie w internecie. I dobrze, bo tym też się zajmujemy, ale przede wszystkim na życie zarabiamy, włamując się do polskich zagranicznych spółek i wykradając z nich pieniądze i dane pracowników. Oczywiście robimy to za zgodą tych spółek i też po to, aby później wspólnie z taką firmą usiąść i pokazać jej, jakie dziury i błędy w procedurach wykorzystaliśmy do przełamania zabezpieczeń, a następnie wypracować jakiś plan naprawczy po to, aby taka spółka, firma nie została w przyszłości zaatakowana. Mówiąc wprost, nasza praca polega na tym, że symulujemy działania prawdziwych przestępców. I dzisiaj chciałem Wam pokazać dwa sekrety z tego mrocznego świata. Po pierwsze, chcę Wam opowiedzieć o tym, co w zasadzie każdy influencer, bloger, youtuber, instagramowicz, absolutnie każdy, kto korzysta z internetu do budowania swojej marki osobistej i zarabiania, musi zrobić, aby uchronić się przed większością ataków i nie stracić swoich kont, pieniędzy, no i tej budowanej z mozołem społeczności. To jedna mega prosta rzecz, a wciąż tak niewiele osób ma to poprawnie ogarnięte. Po drugie, chcę Wam pokazać, że każdy przestępca to w zasadzie taki trochę influencer. No im ma większe zasięgi, tym więcej zarabia. No i właśnie od tego zaczniemy. Tego, jak przestępcy robią zasięgi, do jakich sztuczek się uciekają i które z nich są skuteczne, a które tylko przerażające, jak reklamy MediaMarktu z Zenkiem. Aby było jasne, nie zachęcam do naśladowania przestępców, a przynajmniej nie po to, aby okradać innych. Chociaż przestępcy są źli, to ich metodom warto się przyjrzeć, bo no, są pierońsko skuteczne i bardzo, bardzo dochodowe, bardziej dochodowe niż facebookowe sprzedawanie ciuchów przez wszelkiego rodzaju angeliki, fashion shopsy i tak dalej na internetowych live'ach. W zasadzie ja dopiero niedawno trafiłem na ten fenomen i jak policzyłem, dziewczyny, które stoją za tymi live'ami sprzedażowymi, na których mają czasem nawet po 2-3 tysiące widzów, potrafią wyciągnąć z takiego live'a po kilkadziesiąt tysięcy złotych z godziny takiego live'a. No po odjęciu kosztów myślę, że spokojnie zostaje im kilkanaście tysięcy na czysto.
A taki złodziej Roman, ile z tego wyciąga? No taki cyberprzestępca, złodzieju, influencer Roman, który pizgnie jedną tylko kampanię SMS-ową, czyli roześle SMS-y za pomocą odpowiedniej internetowej bramki, podszywając się pod jakąś znaną firmę do grupy odbiorców, no to zazwyczaj robi to do grupy odbiorców, która liczy kilkadziesiąt tysięcy osób. I jeśli wśród tych kilkudziesięciu tysięcy osób on trafi choć jedną, nieuważną, no to od razu w zasadzie kładzie łapę na wszystkich oszczędnościach tej osoby, jakie ona ma na rachunku bankowym, bo w wyniku tych ataków tak naprawdę Roman czy złodzieje uzyskują dostęp do rachunków bankowych. Druga ważna rzecz to to, że Roman w tym przypadku nie ma w zasadzie żadnych kosztów. My znamy przypadki osób, które się zwracały do nas, do niebezpiecznika, będące ofiarami takich kampanii i tracące ponad 500 000 złotych, czyli można powiedzieć, że w zasadzie z jednej takiej kampanii, jeśli Roman ma szczęście i trafi kilkanaście osób, no to około 1 000 000 złotych zysku spokojnie wyciągnie. Dobra, no to popatrzmy na trzy techniki, czy raczej na trzy socjotechniki, z których korzystają polscy cyberzłodzieje, zresztą nie tylko polscy. Warto się im przyjrzeć, zanim tak naprawdę staniecie się klientem takiego złodzieja influencera, czyli mówiąc wprost, ofiarą ataku internetowego. Pierwsza z technik, z której korzystają przestępcy, to są szokujące wiadomości. No tak, clickbaity działają, przestępcy o tym wiedzą, przestępcy to stosują. Dwa najpopularniejsze wektory ataku to albo szokujący artykuł zachęcający do kliknięcia, albo wiadomość, że gdzieś ktoś wrzucił twoje fotki do internetu, które przedstawiają cię, no, powiedzmy, w niezbyt korzystnym świetle, i oczywiście osoby, które dostają taki komunikat od znajomych, bo to znajomi, oczywiście przejęte konta znajomych im to wysyłają, no to zaczynają wpadać w panikę i wyłącza im się myślenie i próbują dotrzeć jak najszybciej do tych zdjęć, zobaczyć, a cóż tutaj chodzi. Pretekst tak naprawdę nie ma znaczenia, bo po kliknięciu w jakąkolwiek z tych wiadomości ofiara zostanie poproszona o zalogowanie się do Facebooka w celu na przykład potwierdzenia wieku, bo prezentowane treści są bardzo drastyczne, albo są to treści przeznaczone tylko dla osób dorosłych, więc musisz się zalogować, żebyśmy wiedzieli, że jesteś pełnoletni. Albo wykryliśmy dziwny, podejrzany ruch z twojego komputera, więc zaloguj się, aby potwierdzić, że jesteś prawdziwą osobą, a nie botem. Tego typu preteksty czy powody tego podania hasła przestępcy na fałszywych, podrobionych stronach Facebooka podają. No i jeśli ofiara poda, wpisze hasło, to tak naprawdę widzi je przestępca, bo jest to fałszywa strona, przypominająca 1:1 stronę logowania Facebooka, ale oczywiście postawiona na serwerze przestępcy. No i jeśli ktoś poda tutaj hasło, to przestępca przejmie nie tylko konto prywatne tej osoby, ale będzie także mieć wgląd oczywiście w fanpage'a, jakim steruje ta osoba, czyli będzie mieć dostęp do tej społeczności budowanej przez na przykład influencera, gdzie może wrzucić jakiś reklamowy syf. I to jest ta milsza strona ataku, bo czasem, i to jest ta gorsza strona ataku, taki atakujący po prostu puści reklamy z przejętego konta. Jeśli wcześniej korzystałeś z reklam na Facebooku i miałeś skonfigurowaną w swoim profilu kartę płatniczą albo konto PayPala. I jeśli teraz pomyślałeś, że ciebie to nie dotyczy, bo masz dwustopniowe uwierzytelnienie i poza hasłem złodziej musiałby mieć jeszcze kod, który Facebook czy na przykład Google wysyłają ci SMS-em albo odczytujesz ten jednorazowy kod w aplikacji, to cię zmartwię. Dwustopniowe uwierzytelnienie da się ominąć. I zaraz to pokażę, ale najpierw przyjrzyjmy się drugiej technice złodzieju influencerów. A tą drugą techniką jest bycie na czasie. Dostosowywanie kontentu ataku do konkretnej sytuacji, tego co w danej chwili dzieje się na świecie. Pamiętajcie, że przestępcy, którzy po prostu chcą szybko zarobić, często po prostu walą na oślep, wysyłają maile czy SMS-y i nie wiedzą, kto dokładnie jest po drugiej stronie. Muszą więc wybrać pretekst, treść tej swojej fałszywej wiadomości w taki sposób, żeby był jak najbardziej uniwersalny. No jeśli spojrzycie teraz na slajd, to zauważycie tam dwa SMS-y, które świetnie podsumowują to, co dzieje się w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat. Jeden z najpopularniejszych ataków wymierzonych w Polaków. Mamy plagę lewych SMS-ów, w których przestępcy podszywają się pod znane firmy kurierskie z informacją, że przesyłka, na którą ktoś czeka, okazała się być zbyt ciężka. Jeśli chciałby ją otrzymać, no to niestety, ale będzie musiał dopłacić niewiele.
tylko złotóweczkę. Gdybyśmy byli teraz na sali, gdybym zapytał się, kto z was czeka teraz na jakieś zamówienie internetowe, no to pewnie połowa osób jak nie więcej podniosłaby rękę do góry, a niektórzy to pewnie by i dwie podnieśli. Dlatego właśnie te skamy działają, bo praktycznie każdy z nas teraz czeka na jakąś przesyłkę, choć niektórzy nie doczekają się nigdy listonosza, bo wybrali dostawę za pomocą Poczty Polskiej. Ale ten atak jest tym skuteczniejszy, im bardziej jest wiarygodny, a wiarygodność łatwo można podnieść właśnie odwołując się do bieżących wydarzeń. I tutaj możemy przywołać taką sytuację związaną na przykład ze śmiercią Michaela Jacksona. Kiedy Michael Jackson umierał, no to maile, które latały, to były maile o treści: chcesz zobaczyć wideo ze szpitala z ostatnich chwil Michaela Jacksona? No to kliknij tutaj. No a jak zaczęła się pandemia, no to pewnie się domyślacie, że pojawiły się SMS-y odwołujące się do pandemii. Teraz już przesyłki nie są za ciężkie i trzeba dopłacić, tylko wymagają dezynfekcji i trzeba za to dopłacić. Więc przestępcy bardzo szybko dostosowywują się do tego, co w danej chwili się dzieje, dzięki czemu podnoszą skuteczność ataku. Te ataki stają się po prostu bardziej wiarygodne. Dobra, no to poczujmy się przez chwilę jak ofiary i poznajcie taką typową Iwonkę. Iwonka będzie naszą ofiarą. Zobaczymy, wcielimy się w osobę, która daje się łapać na te SMS-y, klika w tego linka. No co tam się dalej dzieje? Czy to jest coś strasznego? Pokażemy to właśnie na przykładzie Iwony. Więc Iwona, załóżmy, uwierzyła, że czeka oczywiście na jakąś przesyłkę, tak? I uwierzyła, że link z tego SMS-a jest prawdziwy. Kliknęła, zauważyła bramkę płatności i po bramce płatności przeszła na swój bank. Ja to pokażę na przykładzie mBanku, bo zazwyczaj z mBanku najwięcej osób korzysta statystycznie. Zwróćcie uwagę, że tutaj w panelu adresowym pojawia się link, adres, który no nie jest adresem, który nie jest domeną banku. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że osoba, która jest ofiarą w tym scenariuszu, to jest osoba, która odebrała SMS-a. Ona wchodzi na stronę swojego banku z telefonu komórkowego. Nie zawsze aplikacje mobilne przeglądarki pokazują pełen pasek adresowy. No ten ekran smartfona też jest mały. Ludzie nie zwracają na to uwagi. Ze smartfona często też korzystają, kiedy niestety jadą samochodem, tak? Albo są w windzie, albo oglądają telewizję, są rozproszeni. No bo łatwiej jest wtedy korzystać ze smartfona niż właśnie z komputera. No dobra, no to załóżmy, że Iwona nie zauważyła tej domeny, jest typową ofiarą, wpisuje tutaj login i hasło. Ponieważ to jest strona przestępcy, no to oczywiście przestępca, poznajcie przestępcę, to jest Roman, przestępca Roman, tutaj widzi dokładnie to, co Iwona wpisała. Roman ma teraz login i hasło Iwony i Roman będzie wprowadzał te dane pozyskane od Iwony na prawdziwej stronie logowania banku. I oczywiście do tego banku w imieniu Iwony by się zalogował, gdyby nie to, że mamy od pewnego czasu coś, co nazywa się dyrektywa PSD2 i wymaga to podczas logowania dodatkowego uwierzytelnienia, że klient jest faktycznie tym klientem. Jak takie uwierzytelnienie następuje? No, należy potwierdzić fakt logowania na urządzeniu mobilnym. No i Roman po podaniu loginu i hasła widzi ten komunikat, że mBank nie rozpoznaje tego urządzenia, z którego Roman się loguje. Ale oczywiście Roman może kliknąć jednorazowy dostęp. Co się wtedy stanie? No, mBank napisze Romanowi: spoko Roman, może masz nowy komputer, my oczywiście to uwierzytelnimy, podepniemy ten twój nowy komputer do twojego konta, a tak naprawdę w tym momencie Iwona dostaje SMS-a z mBanku, SMS-a, którego sprowokował Roman. I to niekoniecznie musi być SMS, tak? Bo w tym przypadku mamy tutaj powiadomienie z aplikacji mobilnej i Iwona, jeśli kliknie w to powiadomienie, to zobaczy, logujesz się do serwisu transakcyjnego. No pamiętajcie, że ona chce tutaj potwierdzić, dosłać tą złotówkę za dezynfekcję swojej przesyłki, no więc ona jak najbardziej się loguje. Dla niej to nie jest podejrzane. Ona kliknie zatwierdź, bo chce się do banku w tej chwili zalogować, żeby zrobić przelew na tą złotówkę. W momencie, kiedy ona kliknie, że zatwierdza to logowanie, no to tutaj Roman zostanie poprawnie zalogowany na konto
Iwony. I co on może zrobić? No nic nie może zrobić, tak? Znaczy może sobie zobaczyć, ile Iwona ma na koncie, może sobie zobaczyć, czy Iwona korzysta z 500+, może dotrzeć do jakichś jej danych osobowych, billingów, ale nie wytransferuje żadnych pieniędzy, dlatego że jakiekolwiek transfery wychodzące środków finansowych wymagają dodatkowego uwierzytelnienia. Czy to jest problem? No to popatrzmy. Pamiętajcie, że Iwona musi zrobić przelew na tą złotówkę, złoty 20 za dopłacenie do zamówienia, dezynfekcję tego zamówienia. Więc taką też formatkę ona na tej fałszywej stronie bankowości widzi. W tym samym czasie Roman wpada na genialny pomysł, że on sobie doda do konta Iwony tak zwanego odbiorcę zaufanego, czyli taki typ rachunku, na który będzie można już z konta Iwony wywalać gotówkę bez żadnych ograniczeń, bez dodatkowych potwierdzeń, no bo to jest odbiorca zaufany. Więc Roman szybciutko konfiguruje takiego odbiorcę zaufanego, podaje tutaj odpowiedni rachunek bankowy, swój rachunek bankowy, rachunek swojego słupa, czyli tam, gdzie te pieniądze wytransferuje z rachunku swojej ofiary, Iwony, zaznacza, że to ma być odbiorca zaufany właśnie po to, żeby później nie trzeba było potwierdzać przelewów wychodzących żadnym dodatkowym kodem, ale sam fakt dodania tego odbiorcy zaufanego tego kodu wymaga. I on ten kod musi jakoś od Iwony pozyskać. Jak on to zrobi? No Iwona w międzyczasie klika sobie na tą formatkę przelewu, potwierdza, że chce te złoty 20 przesłać do firmy kurierskiej i widzi komunikat, no Iwono, robisz przelew, więc my ci wyślemy powiadomienie na telefon, musisz w tym powiadomieniu kliknąć i zaakceptować tą transakcję. I Roman sobie patrzy na to, kiedy Iwona na tym formularzu kliknie na zatwierdź. I kiedy Iwona kliknie na zatwierdź, to on jednocześnie klika na zapisz odbiorcę zaufanego na koncie Iwony. Co to powoduje? No to oczywiście powoduje, że w tym momencie mBank, ponieważ Roman jest na koncie Iwony w mBanku, widzi dyspozycję dodania odbiorcy zaufanego i mBank musi tą dyspozycję potwierdzić u właściciela rachunku, u Iwony, dlatego też Iwonie wysyła w tym momencie powiadomienie dotyczące operacji dodania odbiorcy zaufanego, odbiorcy zdefiniowanego, co zresztą widzicie tutaj w opisie tego potwierdzenia. Ale sama Iwona jest teraz w kontekście płatności za przesyłkę. Ona, jak jej się wydaje, płaci te złoty 20 jako dopłata do przesyłki. Kiedy ona czyta to powiadomienie i nie wczyta się dokładnie, nie popatrzy na numer rachunku, nie popatrzy na opis tej transakcji i odruchowo, rutynowo, jak to zwykle robi, kliknie na duży czerwony przycisk zatwierdź, to w tym momencie tak naprawdę zatwierdzi Romanowi operację dodania odbiorcy zaufanego na swoim rachunku i Roman będzie bardzo szczęśliwy, bo jeśli to nastąpi, no to w tym momencie Roman może już wszystkie środki z konta Iwony wytransferować na zewnątrz, a Iwona oczywiście przerzuci na ekran wylogowania po to, żeby sprawić wrażenie, że ona dokonała tej płatności na złoty 20. W tym momencie, minuta, dwie, Iwona straci wszystkie oszczędności całego swojego życia. Jej konto zostanie okradzione praktycznie do zera. Żeby było jasne, każdy, absolutnie każdy może paść ofiarą tego ataku. Ja użyłem tutaj na przykładzie tego schematu, tej infografiki Iwonki, bo na stoku ikona osoby ze smartfonem akurat taka była najtańsza. Ale do nas piszą różne osoby, które stały się ofiarami bardzo podobnych skamów, chociaż dokładnie znały ich mechanikę. Jak te osoby się tłumaczą? Pracuję w banku. Nie sądziłem, że kiedyś do was napiszę i to w tej sprawie, ale dałem się złapać na numer, który doskonale znam. Nie potrafię wytłumaczyć, co uśpiło moją czujność. Albo po całym dniu zajmowałam się dzieckiem, karmiłam je, przyszedł SMS, jakoś nie doczytałam, zorientowałam się dopiero po kilku godzinach. Nie jestem głupia, po prostu zgubiła mnie rutyna. To są tylko dwa przykłady takich maili, które do nas wpadły w ostatnich tygodniach, a pochodziły właśnie od ofiar tego typu skamów. Więc jeszcze raz, nie ma znaczenia, czy jesteś młody, stary, gruby, chudy, czy masz zielone, czy niebieskie oczy, czy masz czarne, czy blond włosy. Każdy, absolutnie każdy, niezależnie od tego, jak wygląda i jakie ma doświadczenie, może stać się ofiarą ataku socjotechnicznego, ataku phishingowego. To jest kwestia tego, kiedy ten atak zostanie wystosowany, dopasowanie czasu i jaki jest pretekst, jak bardzo on pasuje do ofiary.
przygotujcie się na to, że i was może kiedyś zgubić rutyna, że coś przegapicie, bo ekran smartfona jest mniejszy i ciężej dostrzec na nim literówkę w domenie, bo będziecie się śpieszyć, bo bardzo będziecie chcieli zobaczyć wideo, nie wiem, umierającego Michaela Jacksona. Nie wnikam, po prostu przygotujcie się na skutki tego, że kiedyś ktoś was podejdzie. I mógłbym tutaj oczywiście, jak na prawie każdym szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa w internecie, powiedzieć, że aby zminimalizować ryzyko tego ataków, zawsze patrzcie na adres strony, kiedy wpisujecie hasło w polu logowania. No ale umówmy się, wiem, że większość z was tego nie będzie robić albo będzie pamiętać w 9 przypadkach na 10, a to właśnie ten 10 będzie tym, w którym ktoś was podejdzie. To nie jest super rada, bo ona bazuje na tym, że to my musimy sobie zaufać, musimy być zawsze stuprocentowo pewni tego, co robimy, musimy się w 100% kontrolować, a to po prostu jest ciężkie. Mógłbym też powiedzieć, korzystajcie z menadżerów haseł, bo wtedy one za was będą się logować. To one będą mechanicznie, komputerowo weryfikować domenę wyświetlaną w przeglądarce w momencie, kiedy pojawia się panel logowania do jakiejś usługi banku czy serwisu społecznościowego. No ale wtedy musiałbym spędzić kolejne 5 minut na tłumaczeniu, jakiego menadżera haseł wybrać i dlaczego, jak go poprawnie skonfigurować na komputerze i smartfonie, żeby można było się logować z jednego i z drugiego miejsca automatycznie. No ale przede wszystkim musiałbym też wyjaśnić, no nie do końca oczywistą dla osób nietechnicznych kwestię, że trzymanie wszystkich haseł w jednym miejscu, właśnie w menadżeru haseł, jest paradoksalnie bezpieczniejszym podejściem i nawet jeśli bym to wyjaśnił, to i tak sporo osób byłoby nieprzekonanych, bo zawsze takie nieprzekonane osoby są. Ja tego nie będę robić. Robiłem to już kilka razy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do wysłuchania, obejrzenia godzinnego wykładu, webinara na temat tego, jak bezpiecznie logować się do różnych serwisów, jak zabezpieczać swoje konta, jaki menadżer haseł jest najwłaściwszy, który z nich jest najbezpieczniejszy, jak poprawnie go skonfigurować. Macie link, ten webinar jest za darmo, poświęćcie 40 minut, zanim będzie za późno. Zapraszam. Natomiast podsumowując ten atak, dam wam prostsze rady, które no już teraz każdy z was może bardzo szybko wdrożyć na swoim koncie, no właśnie w banku. Przede wszystkim ustawcie limit na transakcje wychodzące, zarówno te na przelewy wychodzące, jak również na transakcje kartami płatniczymi. Jeśli dacie się podejść, to mając te limity, stracicie tylko tyle, ile wynosi limit dzienny, ile wynosi limit transakcji. Dla przestępcy obejście takich limitów ustawionych przez was oczywiście jest możliwe, ale jest to większy wysiłek i konieczność poproszenia was o dodatkową autoryzację, o dodatkowy kod, co już po pierwsze może wzbudzić waszą czujność, a po drugie no, powoduje, że jak przestępca widzi dwie ofiary, jedną, która ma limit, a drugą, która limitu nie ma, no to siłą rzeczy zaatakuje tą, która jest łatwiejsza do zaatakowania, czyli tą, która tego limitu nie wdrożyła. Więc najlepiej już teraz zapauzuj to wideo i ustaw te limity w swoim koncie w banku, bo potem możesz po prostu zapomnieć to zrobić i kiedy zdarzy ci się taki incydent, to będziesz żałował, że tego nie zrobiłeś. Druga bardzo istotna rzecz to rozważ trzymanie swoich pieniędzy w kilku różnych bankach. Trzymanie całych swoich oszczędności na jednym koncie, w jednym banku, no nigdy nie jest dobrym pomysłem, bo nawet jeśli ten atak, o którym przed chwilą powiedzieliśmy sobie, nie zadziała, to jeszcze może się zdarzyć, że na skutek wrogiej działalności pracownika banku stracisz pieniądze ze swojego rachunku. Takie przypadki niestety też znamy i oczywiście pewnie prędzej czy później je odzyskasz, ale sprawa sądowa, postępowanie może trwać nawet kilka lat. Po co? Ogranicz ryzyko, rozdziel swoje fundusze na co najmniej 2-3 konta w zależności od stopnia paranoi. A w ogóle, to gdzie możesz płać i za co możesz płać kartami? Nie ma znaczenia, czy będziesz płacił kartą Visa, czy będziesz płacił kartą Mastercard, czy to będzie karta debetowa, czy kredytowa.
Płatności kartami można reklamować, jeśli transakcja, którą wykonujemy, którą wykonaliśmy, którą widzimy na billingu, wyciągu z karty, okazała się być transakcją oszukańczą. Co to znaczy oszukańczą? To znaczy, że albo to, co kupowaliśmy, w ogóle do nas nie dotarło, czyli na przykład sklep internetowy, w którym robiliśmy zakupy, okazał się być lewy, fałszywy, albo to, co kupowaliśmy, usługa, produkt, dotarła, ale nie jest taka, jak obiecywano, czyli jest różnica w tym, co było oferowane nam, a w tym, co otrzymaliśmy, jeśli transakcji dokonaliśmy kartą płatniczą. Można takie transakcje oszukańcze, podejrzane, nieautoryzowane, niezgodne co do zakresu, który miał być dopełniony, reklamować za pomocą procedury, która nazywa się chargeback. I po prostu bierze się telefon, dzwoni się do banku i prosi się, to bardzo ważne, o formularz chargeback. Wypełnia się go, opisując, co się stało, i zazwyczaj już następnego dnia pieniądze są na naszym rachunku. To bank, działając w imieniu organizacji płatniczej, bierze na siebie dochodzenie ze sprzedawcą, dostawcą usługi, co się stało, że nie wyszło, że opłata została naliczona inna, że została naliczona podwójnie, albo że usługa dostarczona jest inna niż ta, której się spodziewaliśmy, która była nam oferowana. Uwaga, bo jest różnica pomiędzy właśnie tą procedurą reklamacji chargeback, a procedurą wewnątrzreklamowej reklamacji, wewnątrzbankowej reklamacji transakcji na karcie płatniczej. I te procedury bankowe w większości przypadków Was nie będą interesowały, nie chcecie z nich korzystać, bo po prostu są mniej korzystne dla konsumenta. Tutaj warto też uczciwie zaznaczyć, że chargeback nie jest idealny, on nie zawsze zadziała. Instrukcja obsługi pokazująca różne przypadki, kiedy chargeback działa, kiedy działa w pewien limitowany sposób, ma nawet 700 stron. A od czasu pandemii są też dodatkowe pewne obostrzenia, na przykład już nie będzie tak łatwo reklamować lotu, który się nie odbył, ale wciąż płatność kartami właśnie ze względu na możliwość użycia chargebacku to najkorzystniejsza dla konsumenta forma płatności, bo jest ta ścieżka reklamacji. Blik na przykład jest super wygodny, wygodniejszy niż płatność kartą, szybszy w użyciu, ale jak dokonasz nim transakcji i okaże się, że to nie wujkowi Henkowi przekazałeś pieniądze, nawet jeśli to z jego faktycznego konta na Facebooku przyszła prośba o pożyczkę finansową, no to niestety pieniędzy przekazanych w ten sposób blikiem na rachunek przestępcy podszywającego się pod wujka Henia, no nie odzyskasz. Pieniądze są już po stronie przestępcy, on już je wypłaca w bankomacie. Ta transakcja blikowa nie jest w żaden sposób ubezpieczona, nie podlega reklamacji. W sklepach i u pośredników, to warto zaznaczyć, można płacić kartami. Zajmuje to trochę więcej czasu, ale warto ten czas poświęcić, jeśli nie jesteśmy pewni sprzedawcy, jeśli kwota jest większa. A co w przypadku tych fałszywych bramek, o których mówiliśmy, tworzonych przez przestępców? No tam albo w ogóle nie ma pola na wprowadzenie numeru karty, więc już można wiedzieć, że coś się dzieje, albo nawet jeśli to pole jest i ten numer karty wpiszemy na fałszywej stronie, a później przestępca naszymi danymi karty się posłuży, czyli wykona transakcję nieautoryzowaną, takiej, której nie rozpoznamy, którą zauważymy na wyciągu, to wciąż możemy taką transakcję zareklamować i prawdopodobnie po kilku dniach już pieniądze wrócą na nasz rachunek. No właśnie dlatego, że transakcje kartowe są ubezpieczone. Jasne, nie wszędzie da się płacić kartami, ale tam, gdzie da się płacić kartą, tam płać kartą, a gdzie nie da się płacić kartą, zachowaj wzmożoną czujność, bo no, ryzykujesz wtedy wszystkimi swoimi oszczędnościami. Jeden błąd, jak i Iwonka, wszystkie twoje oszczędności wyparują z twojego rachunku w banku. Okej, to na koniec pora na najważniejszą część wykładu, czyli jak zabezpieczyć swoje fanpage, kanały na YouTubie czy inne konta w mediach społecznościowych, aby były niehakowalne. Część z Was pewnie korzysta z tak zwanego dwuetapowego uwierzytelnienia i wydaje się Wam, że przejęcie Waszych kont nie jest możliwe, bo złodziej, nawet jeśli wykradnie, odgadnie czy w inny sposób pozna Wasze hasło, no to nie będzie w stanie się zalogować, bo przecież musi jeszcze znać ten jednorazowy kod. To niestety nieprawda. Przedsmak tego, jak wyłudzić takie kody, mieliśmy i pokazaliśmy w przykładzie z Iwonką i Romanem. Więc jeszcze raz, nie ma żadnego znaczenia, czy w ramach dwuskładnikowego uwierzytelnienia skonfigurowanego w jakimś koncie korzystasz z kodów SMS-owych, kodów generowanych przez aplikację, czy nawet z hipsterskiego Google Prompta.
Każde z tych zabezpieczeń da się obejść. Po prostu, jeśli jak Iwonka najpierw podasz hasło na fałszywej stronie logowania, a potem wpiszesz te kody też na tej fałszywej stronie logowania, no to przestępca je pozna i później, za chwilę, poda zarówno twoje hasło, jak i te kody na prawdziwej stronie logowania. W ten sposób dostanie się na twoje konto. Czy można jakoś się przed tym zabezpieczyć? Tak. Wystarczy kupić sobie klucz U2F i ustawić go jako drugi składnik uwierzytelnienia w ustawieniach bezpieczeństwa na koncie Google, na Facebooku, na koncie Microsoftu, na Twitterze i w pierdyliardzie innych serwisów, które wspierają klucze U2F, a tego jest naprawdę bardzo dużo. Wtedy, mając taki klucz ustawiony, podczas logowania, po podaniu hasła, zostaniesz poproszony o włożenie klucza U2F do portu USB lub zbliżenie klucza do smartfona, dlatego że niektóre klucze działają też bezprzewodowo ze smartfonami. Nie wnikając w szczegóły techniczne i kryptografię asymetryczną, serwis, do którego się logujesz, wymieni sobie z twoim kluczem tak zwany wirtualny uścisk ręki. Klucz U2F to jedyna 100% ochrona przed phishingiem, bo nawet jeśli nie zorientujesz się, że jesteś na fałszywej stronie i wpiszesz na niej login i hasło, to przestępca, nie mając twojego klucza, nie wejdzie na twoje konto. Nawet jeśli na tej fałszywej stronie przestępca poprosiłby cię o to, abyś włożył, wetknął klucz U2F w port USB, a ty dałbyś się podejść i byś go faktycznie włożył, no to aby przestępca mógł skopiować ten wirtualny uścisk ręki, to twój klucz musi chcieć tą rękę przestępcy uścisnąć. A on tego nie zrobi, bo znów, nie wnikając w szczegóły kryptografii asymetrycznej, twój klucz patrzy tymi swoimi małymi elektronicznymi oczkami na pasek adresowy w przeglądarce podczas chwili, kiedy go wkładasz w port USB i widzi, że tam w tej przeglądarce zamiast poprawnej domeny Google'a albo poprawnej domeny Facebooka stoi domena Romana z literówką, czyli fałszywka. Klucz U2F jest lepszy niż twoje oczy, bo on się nie myli. On analizuje domenę perfekcyjnie, każdą literówkę wychwyci i zauważy, że to jest zła strona. Klucz U2F to dzisiaj jedyna 100% ochrona, gwarancja ochrony przed phishingiem. No to pewnie teraz zastanawiasz się, ile taki klucz kosztuje, skoro wyciek danych z e-maila albo przejęcie fanpage'a może kogoś kosztować dorobek całego swojego życia, no i przy okazji tony wstydu, no to pewnie cena klucza jest dość wysoka. Niektórzy zapewne zapłaciliby nawet i 50 tysięcy, byle tylko zawartość ich skrzynki pocztowej nie została upubliczniona i to, co na tej skrzynce trzymają. Na szczęście klucze są sporo tańsze. Ich ceny zaczynają się od okolic 100 zł. A jeśli chcesz kupić sprawdzony klucz U2F w dobrej cenie, to zapraszam do naszego niebezpiecznikowego sklepiku. I przy okazji polecam też kupić dwa klucze, bo jak skonfigurujesz sobie taki klucz jako element dwuskładnikowego uwierzytelnienia, a potem go zgubisz, no to możesz się odciąć od konta. Niektóre serwisy podczas konfiguracji pierwszego klucza generują takie jednorazowe kody, no ale praktyka pokazuje, że czasem ludzie gubią też te kody w momencie, kiedy zgubili klucz, nie wiedzą, gdzie te kody są i niestety później odzyskanie takiego konta może nie być możliwe. Chcieliśmy je zabezpieczyć, a trochę podcięliśmy gałąź, na której siedzieliśmy. Dlatego lepiej od razu wziąć sobie dwa klucze i oba je skonfigurować w danym serwisie. W każdym serwisie skonfigurujmy po dwa klucze. Jeden z tych kluczy można nosić ze sobą, a drugi awaryjnie trzymać w bezpiecznym miejscu, na przykład w domu, w sejfie jako backup. Jeśli ktoś, tak jak ja, ma trochę wyższy poziom paranoi, no to spoko, może sobie podpiąć nawet i 12 kluczy pod dane konto, z dwoma chodzić, kolejny trzymać w biurze, kolejny trzymać w domu, a pozostałe kilka zakopać w sobie tylko znanym miejscu w jakimś tam lesie. Podsumowując, cyberprzestępcy wykręcają potężne zasięgi i co gorsza, trzymają rękę na pulsie, wiedzą, co się dzieje dookoła, a metody ataków ciągle dostosowują tak, aby były jak najbardziej wiarygodne. Przez to też wariantów phishingu jest bardzo dużo, a ponieważ dopracowany phishing zadziała na każdego, niezależnie od doświadczenia ofiary, jej wieku czy koloru oczu, no to powinieneś założyć, że prędzej czy później niestety
no kiedyś i ciebie też komuś uda się podejść. Dlatego przygotuj się na to. Przede wszystkim chroń swoje finanse, ustawiając limity na transakcje i gdzie się da płacić kartą. Raz na miesiąc przeglądaj też wyciągi ze swojej karty i reklamuj każdą transakcję, co do której masz jakieś zastrzeżenie. Tylko reklamuj ją za pomocą procedury chargeback. A jeśli to nie pieniądze na koncie w banku, a profile w mediach społecznościowych i dane na nich zgromadzone są dla ciebie, jak dla większości influencerów, najważniejsze, no to kup sobie jedyne 100% zabezpieczenie przed phishingiem, czyli kluczu 2F i ustaw go wszędzie, gdzie się da, bo praktycznie każde włamanie czy wyciek danych wygeneruje ci straty wielokrotnie wyższe niż te 150 zł, które wydasz na klucz. Jako influencer docierasz do bardzo wielu osób. Skorzystaj z tych zasięgów i rozpropaguj wiedzę, którą wyniosłeś z tego wykładu wśród swojej społeczności. Niech też się zabezpieczą, niech zabezpieczą swoje konta przed przejęciem, a pieniądze w bankach przed kradzieżą. Ty również zyskasz na ich bezpieczeństwie, bo jeśli oni nie stracą swoich oszczędności, no to jest większa szansa, że prędzej czy później wydadzą część z tych oszczędności na twoje usługi, czego ci oczywiście życzę. 30 minut to trochę za mało, aby poruszyć wszystkie istotne strategie dotyczące ochrony i zabezpieczeń swojego cyfrowego ja, swoich kont, swojego cyfrowego życia. Jeśli ten temat Cię zainteresował, to polecam kontynuować podnoszenie swojego bezpieczeństwa online. Zobacz nasz niebezpiecznikowy, darmowy webinar, z którego dowiesz się, co jeszcze możesz zrobić, aby nie dać się podejść hakerom w internecie. No, phishing, o którym dzisiaj mówiliśmy, to nie jedyny z ataków. Są inne, na które również warto się przygotować, chociaż faktycznie to ten phishing jest najpowszechniejszy i przede wszystkim na niego warto zwrócić uwagę. Pamiętaj też, że dzisiaj żyjesz nie tylko w internecie i dane masz nie tylko na swoim laptopie, komputerze, ale również bardzo istotną częścią twojego życia jest smartfon, urządzenie, na którym masz zarówno prywatne, jak i z reguły służbowe informacje, urządzenie, które zabierasz ze sobą wszędzie, które ma kamerę, które ma mikrofon. Warto poprawnie taki smartfon zabezpieczyć. O tym, jak to zrobić, również mamy webinar. Ten webinar co prawda nie jest już darmowy, ale przez mniej więcej tydzień jako uczestnik ILW możesz go zobaczyć za połowę ceny. A dzisiejszy wykład zakończę sugestią bardziej wyrafinowaną niż janinowe kupią. Otóż idą święta i taki klucz 2F albo webinar niebezpiecznika to całkiem spoko pomysł na prezent dla bliskich. No przecież chciałbyś, żeby nie stało się im nic złego, prawda? Cześć, nazywam się Ania Lewandowska i znacie mnie najprawdopodobniej jako autora książki Finansowe Ninja. Możecie ją ode mnie kupić na mojej stronie mcdonalds.pl. Projektuję też ubrania poprzez odcinanie cudzych i naszywanie swoich metek. A Influencer Live Wrocław 2020 to najgorsza konferencja świata. No dobra, chyba was już wszystkich wystarczająco kurzyłem, żeby zwrócić waszą uwagę na temat własności intelektualnej. Zatem zapraszam was na prelekcję Opatentuj sobie twarz, czyli jak zarządzać swoją własnością intelektualną i swoją marką. Do zobaczenia. Zanim zacznę, chciałbym wam się przedstawić, żebyście wiedzieli, kim w ogóle jestem i z jakiej perspektywy mówię. Otóż nazywam się Łukasz Zieliński, skończyłem farmację na Uniwersytecie Londyńskim i prowadzę vloga o nauce, zdrowiu i lekach pod nazwą Naukowo o zdrowiu. Tak jak wy, jestem twórcą internetowym i rozumiem tę branżę. Ale jestem też rzecznikiem patentowym, czyli takim prawnikiem od własności intelektualnej. Reprezentuję wynalazców przed urzędami patentowymi, na przykład w zgłaszaniu ich rozwiązań jako patenty. Pomagam chronić marki i loga, na przykład w formie znaków towarowych i doradzam, w jaki sposób chronić własność intelektualną, na przykład prawa autorskie, renomę czy konkurencyjność.
Aha. I żeby ukrócić teorie spiskowe, od razu powiem, że pracuję w kancelarii OMB. Nie jest moim celem jakoś specjalnie ją reklamować. Chciałbym po prostu, żebyście wiedzieli, co to jest własność intelektualna, znali jej podstawy i ewentualnie wiedzieli, gdzie uzyskać pomoc. No i ostatnia rzecz, zanim zaczniemy, to to, że w celu zaciekawienia Was tematem używam wielu anegdot i przykładów z blogersko-influencerskiego podwórka. Wszystkie przypadki użycia cudzych przedmiotów własności intelektualnej, tak jak na przykład na początku, mają na celu wyłącznie edukację, a osoby, które będą podawane za przykład, szanuję i robię to wyłącznie w dobrej wierze. Innymi słowy, po tej formułce mogę już w zasadzie swobodnie po wszystkich jechać. Zaczynamy. Własność intelektualną, choć jest nienamacalna, można przyrównać do świata materialnego. A prawa rejestrowe, czyli prawa wpisywane do rejestru urzędu patentowego, można przyrównać do rynku nieruchomości. Wyobraźcie sobie, że skrzętnie od lat budujecie tak jak dom swojego bloga o biżuterii. Jego nazwa, Pika Pika, wzięta od kochającej świecidełka sroki, ma pewną wartość. Jest rozpoznawalna, szanowana, kosztuje Was tysiące złotych inwestycji, poświęcone lata życia, pomysły i odwagę w przecieraniu szlaków blogów modowych. Aż tu nagle pojawia się olbrzymia firma biżuteryjna z ptakiem w nazwie, która wprowadza na rynek linię biżuterii o podobnie brzmiącej według niektórych nazwie Piki Pika i wyglądzie. Na pięknym domu na ulicy Pika Pika korporacja wybudowała wieżowiec Piki Pika, a lokatorów eksmitowano do Sosnowca. Smutne, ale ta historia wydarzyła się naprawdę, a zarezerwowanie nazwy, czyli rejestracja znaku towarowego, kosztowałaby 400 zł za zgłoszenie, a potem 400 zł za 10 lat ochrony. Więcej o tym za chwilę. Z kolei prawa nierejestrowe, na przykład prawa autorskie czy ochrona dóbr osobistych, to takie pomniki w naszym symbolicznym przykładzie nieruchomości. Ktoś tworzy dzieło o indywidualnym i twórczym charakterze, niekiedy ponadczasowe i monumentalne, a ktoś inny bezpardonowo nasprejowuje na nim swoje imię i wrzuca na Instagrama albo daje przy nim koncert disco polo i oczywiście sprzedaje bilety. Ale prawa nierejestrowe są trudniejsze w egzekwowaniu. Chcecie przykład? Ależ proszę. W 2019 roku blogerka medyczna Mama Lekarz wycofała się z konkursu na najlepszego bloga w kategorii Zdrowie i uroda na Influencers Live Poznań, bo tydzień wcześniej została oskarżona o plagiat. Kilka blogerek kulinarnych zauważyło bowiem swoje przepisy w książce Mamy Lekarz. Sprawa rozeszła się po kościach, ale Mama Lekarz została skazana na banicję, a ja dzięki temu skoczyłem na drugie miejsce w konkursie na najlepszego bloga w kategorii Zdrowie uroda, za co serdecznie oczywiście dziękuję. Dlatego wszystkie szanujące się firmy, na przykład TVN, inwestują w znaki towarowe, które dają im ograniczony czasowo i terytorialnie monopol na używanie tych oznaczeń. Na przykład wspomniany tutaj TVN posiada w rejestrze Urzędu Patentowego prawie 400 zgłoszonych lub zarejestrowanych znaków towarowych. Co ważne, znaki towarowe to nie tylko znaki słowne, takie jak na przykład tvp.pl, ale również slogany, na przykład ochrona pomysłów to podstawa sukcesu. Znaki graficzne, na przykład złote M restauracji McDonald's, znaki słowno-graficzne, na przykład połączenie loga z nazwą jak Pornhub, znaki dźwiękowe, jak na przykład, żartuję, sieci fast foodów, znaki zapachowe, na przykład zapach skoszonej trawy dla piłek tenisowych, czy znaki ruchome. To tylko niektóre tereny, które możecie zmonopolizować, oczywiście w granicach rozsądku. I nie jest to zabawa zarezerwowana dla dużych i bogatych. Znam całe mnóstwo blogerów i vlogerów, którzy chronią swoją markę znakami towarowymi. Znalazłem 5 znaków towarowych Ewy Chodakowskiej, swoje znaki towarowe ma Matura to bzdura, Pyta.pl, a nawet bankrutujący według Wardęgi Abstrahuje. Kolejne przykłady to Pani swego czasu, Pan tabletka czy Ekskluzywny menel. Możecie chronić swoje imię i nazwisko, jak córka byłego premiera Kasia Tusk, czy swoją twarz, tak jak ja. Dlaczego jako znak towarowy zgłosiłem swoją twarz?
bo jestem vlogerem i jest ona moją marką. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale jeśli nie spodoba mi się sposób wykorzystywania moich filmów, na przykład tego, albo ktoś bez mojej zgody wykorzysta mój wizerunek do reklamy swoich produktów na hemoroidy, a historia zna takie przypadki, to mogę wezwać do zaprzestania naruszania mojego znaku towarowego, albo zażądać odszkodowania i wysłać fakturkę. Także niedowiarkom daję takiej challenge. Wy bez mojej zgody używacie moich znaków towarowych, na przykład mojej twarzy, a ja wysyłam wam fakturki, ok? No dobra, a jak zgłosić taki znak? Najpierw musisz zastanowić się, co chcesz chronić i czy urząd patentowy pozwoli ci na rejestrację. W dużym uproszczeniu urząd nie pozwoli na monopolizację ogólnych i opisowych znaków słownych, takich jak bloger czy ładna biżuteria. Monopolizacja takich oznaczeń utrudniałaby innym firmom na rynku działalność i mogłaby wprowadzić w błąd konsumentów. Rozwiązaniem może być znak słownograficzny, czyli połączenie słowa bloger z elementem graficznym, jak na przykład czerwoną cyfrą 4, for blogger. Nie można też rejestrować nazw obraźliwych. Przekonali się o tym blogerka o wdzięcznej nazwie chujowa pani domu i vloger z dupy. Warto o tym pomyśleć, zanim wymyślicie sobie nazwę na bloga. Potem musisz zastanowić się, w jakich klasach towarów lub usług chcesz chronić swój znak towarowy. Jest 45 klas znaków towarowych, tak zwanej klasyfikacji nicejskiej, i każda dotyczy innych rzeczy. Na przykład klasa 5 to preparaty farmaceutyczne, a klasa 33 to napoje alkoholowe. Po wskazaniu klasy klasyfikacji nicejskiej należy wypisać towary lub usługi, które chcecie chronić. Samo podanie klasy nie wystarczy. A i data zgłoszenia jest bardzo ważna. No dobra, ale ile to kosztuje? Ochrona znaków towarowych w Polsce jest stosunkowo tania. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie to 400 zł. Za każdą dodatkową klasę należy dopłacić 120 zł. W przypadku pomyślnej rejestracji każde 10 lat ochrony kosztuje 400 zł od klasy. Przestrzegam zatem przed bezsensownym wpisywaniem wielu klas, których nie będziesz używać. Po pierwsze, to mnoży koszty, a po drugie, znak towarowy może być unieważniony w zakresie klas, w których nie był używany. Także po prostu nie bądźcie łapczywi. Wszystkie opłaty urzędowe są kwotami brutto i podlegają odliczeniu od podatku. Te kwoty są za zgłoszenie drogą elektroniczną. Urząd Patentowy oferuje darmową platformę usług elektronicznych Urzędu Patentowego do dokonywania zgłoszeń elektronicznych i korespondencji z urzędem. Wymaga ona tylko wyrobienia podpisu zaufanego, który również jest darmowy i może być wyrobiony zdalnie przy użyciu np. banku. Zgłoszenie może być również złożone papierowe w siedzibie Urzędu Patentowego albo pocztowo. Pamiętajcie o zachowaniu dowodów. W pomyślnym przypadku urząd w pierwszej kolejności przeanalizuje Twoje zgłoszenie pod względem formalnym i może zawezwie do uzupełnień. Potem zbada tak zwane bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, czyli na przykład oceni, czy znak nie wprowadza w błąd, nie jest obraźliwy albo jest zbyt ogólny. W międzyczasie urząd opublikuje informacje o zgłoszeniu, a jeśli wstępnie zgodzi się przyznać ochronę, rozpocznie się 3-miesięczny okres sprzeciwowy, w trakcie którego uprawniony z uprzednich praw może wnieść sprzeciw, na przykład podnosząc, że znak narusza jego znak towarowy. Po zakończeniu okresu sprzeciwowego Urząd Patentowy wzywa do opłacenia 10 pierwszych lat ochrony i rejestruje znak towarowy. Na przykład taki. Jak widzicie, rejestracja znaku towarowego nie jest taka trudna, ale są przypadki, kiedy może Was przerosnąć i akurat wtedy sugeruję skontaktować się z rzecznikiem patentowym. Jakie to przypadki? Urząd Patentowy zaczyna robić problemy w rejestracji znaku, ktoś zgłasza sprzeciw do rejestracji Waszego znaku albo po rejestracji ktoś narusza Wasz znak lub chce go unieważnić. Podobnie, gdy planujecie podbić rynki Europy i chcecie rejestrować europejski znak towarowy. Oczywiście nie ma obowiązku korzystania z pomocy rzecznika patentowego. Co? Nie masz znaku towarowego? Nie roń łez. Nie wszystko stracone.
bo oto nadchodzi cichy bohater przedsiębiorców i osób fizycznych, nawet z uboczną działalnością zarobkową, bez zarejestrowanego znaku towarowego. UZNK, czyli ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wystarczy, żeby obie strony sporu miały jakąś mniej lub bardziej oficjalną formę działalności gospodarczej i przeciwna strona dopuściła się czynu, który zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, no to macie podstawy do ochrony swoich praw, nie tylko związanych ze znakiem towarowym. I nie musicie być też bezpośrednią konkurencją, jak błędnie wskazuje nazwa ustawy. Daje to bardzo szerokie pole do popisu. W teorii prawie każdy może podać do sądu prawie każdego za czyn, który mógł, nie musiał, mógł coś, nie wiadomo co, naruszyć. Może to być na przykład kupowanie dresów jednej firmy, nieudylne wyrównanie znaku towarowego, naszywanie swojej metki marki premium i nieinformowanie klientów ani producenta odzieży. Ale to oczywiście hipotetyczny przykład, bo nikt nie jest tak bezczelny, no i głupi, żeby swoich klientów i konkurencję tak amatorsko... Zresztą szkoda gadać. UZNK wymaga raczej prezentacji rzecznika, bo sprawa ląduje w sądzie. Mimo to dobrze wiedzieć. Wróćmy jeszcze na moment do praw autorskich. W teorii każdy z nas jest autorem mniej albo bardziej ambitnych dzieł. Wystarczy, że dzieło jest indywidualne i twórcze oraz zostało w jakiejś formie utrwalone. Fajne w prawach autorskich jest to, że nie wymagało rejestracji, tak jak na przykład znaki towarowe. Niefajne w prawach autorskich jest to, że nie wymagało rejestracji. To dlatego, że w momencie sporu okazuje się, że stosunkowo proste prawa autorskie wcale proste nie są. I nagle trzeba udowadniać ten indywidualny i twórczy charakter dzieła przed sądem. Na przykład argumentując, że milionowe zdjęcie generycznie ubranej szafiarki jest jedyne w swoim rodzaju, a prosty przepis na jajecznicę jest bardzo, ale to bardzo twórczy. Jednak co do zasady warto jest powoływać się na prawa autorskie, nawet będąc amatorem. Nic to nie kosztuje, prawa autorskie nadawane są niejako automatycznie w momencie utrwalenia dzieła i mało kto rozumie prawa własności intelektualnej, przez co możliwe, że zgodzi się na Twoje żądania, otrzymując od Ciebie prosty list ostrzegawczy. No i w końcu bardzo ważna rzecz. Musisz wiedzieć, że nie ma policji własności intelektualnej, a zatem dochodzisz swoich praw no, niejako we własnym zakresie. To dobrze i źle. Dobrze dla łobuzów, bo niska świadomość sprawia, że łatwo jest niepostrzeżenie przywłaszczać sobie owoce cudzej pracy. Genialnym przykładem są memy, które przecież są jakimś takim no, przykładem dzieł autorskich, ale są rozpowszechniane bez wiedzy autora na potęgę w internecie. Może Wam się to wydawać trochę naciągane, ale nie jest już śmieszne, jak wiodące media bez opłat kradną memy i grafiki, zarabiając na tym miliony na reklamach. I to oczywiście źle dla autorów, którzy nie zdają sobie sprawy ze swoich praw. Internet i offline są dosłownie wybrukowane kradzionymi treściami. Dlaczego o tym mówię? To po prostu przestroga przed ignorowaniem swoich praw własności intelektualnej. Historia zatacza koło i wracamy do początku tego webinaru. Jakie prawa własności intelektualnej teoretycznie naruszyłem, żeby zainteresować Was tym materiałem? Naruszyłem ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dobra osobiste Ani Lewandowskiej, podszywając się pod nią. Naruszyłem ponownie UZNK, znak towarowy i prawa autorskie Michała Szafrańskiego, przypisując sobie autorstwo finansowego ninja. Naruszyłem słowny znak towarowy McDonald's, przypisując sobie stronę o takiej domenie. Naruszyłem znak towarowy i ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, usuwając znaki towarowe z odzieży i przypisując pochodzenie ode mnie produktów konkurencji. Naruszyłem renomę oznaczenia Influencers Live Wrocław 2020 i w końcu naruszyłem polski i europejski graficzny znak towarowy, tak zwaną cieszynkę piątka, czyli pistolety, które pokazuje, gdy strzeli gola. Wszystko oczywiście w dobrej wierze i w imię edukacji. No dobra, to tyle na dzisiaj. W razie pytań wiecie, gdzie mnie szukać i do zobaczenia.
Cześć, nie chcę ci wiedzieć, który raz już próbuję nagrać ten start, ale mam nadzieję, że tym razem się uda. Nazywam się Karolina Malicka i jestem inspektorem budowlanym. Będę sobie tutaj pomagać tym takim górnym paskiem, ponieważ o ile na usterkach i różnych wadach technicznych się znam, tak tutaj po prostu czasami jest naprawdę trudno. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak budować markę osobistą, prowadząc biznes jako kobieta specjalista w branży inżynierskiej. Natomiast oczywiście, jeżeli są jacyś chętni panowie, którzy zechcą pooglądać, myślę, że rady, które są tak naprawdę dla obu płci, można jak najbardziej z tego skorzystać. Ja jestem inspektorem, natomiast oczywiście w branży inżynierskiej mamy różne kobiety, jeśli chodzi o specjalizacje geologów, geodetów. Znam nawet też jakby troszeczkę online'owo jedną operatorkę koparki. O koparce też dzisiaj będzie. Myślę też, że nawet osoby, które nie są stricte z branży inżynierskiej, ale takiej formalno, że tak powiem, nieruchomościowej, czyli wszelkie panie prawnik czy też agentki nieruchomości, również mogą skorzystać na tej tutaj krótkiej prelekcji. Postaram się zmieścić w 30 minutach. Generalnie dużo dzisiaj będę mówić o kilku kanałach, social mediach, na których jestem i dzięki nim mogę między innymi budować właśnie markę osobistą. Mianowicie chodzi tutaj o Facebooka, Instagrama i wiele innych, to wspomnę o tym. Ja jestem właścicielką marki w szpilkach na budowie i właśnie jej nazwa nie do końca wskazuje to, że ja chodzę faktycznie w tych szpilkach na budowie, bo o to jestem często pytana. Przez w cudzysłowie rozczarowanych klientów i klientki nieraz właśnie do mnie mówią: Pani Karolino, a gdzie te szpilki? Natomiast wiadomo, budowa też przestrzega swoich zasad, ja również jej, więc dlatego to jest bardziej wskazanie, że właśnie w branży dość męskiej jest kobieta, inspektor, która jest dość szczegółowa i czasem wbija szpilę. I teraz tak, czym zajmuję się na co dzień? Na co dzień pomagam moim klientom podczas odbioru technicznego mieszkania, które zakupili w stanie deweloperskim od dewelopera. Czasami ktoś, jak słyszy takie ogólne zdanie, odbiory techniczne mieszkań od dewelopera, to myśli, że ja właśnie pracuję dla deweloperów. Nie, 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 jest inaczej. Generalnie ewentualnie mogę ich szkolić, żeby budowali lepiej, to jak najbardziej mogą się do mnie zgłaszać. Natomiast ja jestem takim niezależnym inspektorem, który dość wyspecjalizował swoje usługi, bo nie pracuję już na dużych budowach, o których też zaraz napomknę, tylko wybrałam taki model biznesowy, że głównie specjalizuję się w dwóch rzeczach. To jest właśnie ta pierwsza, którą wymieniłam, czyli odbiory stanów deweloperskich, no i też również sprawdzenia mieszkań lub domów z rynku wtórnego, czyli takie używane, trochę to tak jak ze sprawdzeniem używanego samochodu, czy też po prostu jakiejś innej rzeczy, którą się doradzamy, zanim kupimy, nie? Natomiast najważniejsze rzeczy są te, które dużo nas kosztują, mogą powodować koszty, czyli właśnie domy, samochody, nie? Wracając jeszcze do takiej trzeciej rzeczy, którą czasami jeszcze wykonuję, to są wszelkiego rodzaju opinie techniczne, które właśnie dotyczą albo rynku wtórnego, albo właśnie rynku pierwotnego. Jeszcze raz dodam, że rynek pierwotny to są właśnie stany deweloperskie, nie wszyscy to rozróżniają, więc chciałabym być tutaj rozumiana. I dlaczego tak szczegółowo o tym mówię, czym się zajmuję, ponieważ jakby no cała prelekcja jest oparta na przykładzie inspektora, więc myślę, że to będzie tutaj dość istotne. Będąc niezależnym inspektorem, oczywiście w imieniu klienta są spisywane usterki, u deweloperów zazwyczaj to jest tak zgodnie z ustawą, że on naprawia je na swój koszt. Natomiast jeśli chodzi o rynek wtórny, często wszelkiego rodzaju wskazane wady ukryte to służą po prostu do negocjacji. Tutaj macie pierwsze zdjęcie, przyjrzyjcie się wyraźnie, że na prawym zdjęciu stoję z jakimś tutaj no, lekko uciętym na zdjęciu panem. To jest właśnie przedstawiciel generalnego wykonawcy zatrudnionego przez dużego dewelopera krakowskiego. Ja generalnie działam na terenie Krakowa. Mam tutaj koszulkę inspektor budowlany z moim logo, bo te właśnie wszelkie napisy to też trochę definiują, jak ktoś wchodzi na takie mieszkanie trochę później,
Na przykład na spisywaniu usterek, to już od razu wiedzą, kto kim jest. Ja zazwyczaj pracuję w dwuosobowym zespole, jeszcze właśnie z panem inżynierem, czasami nawet trzyosobowym zespole z moją asystentką, właśnie stażystką. No i jesteśmy właśnie bardzo podobnie do siebie ubrani. Co prawda pan inżynier nie nosi logo w szpilkach na budowie, tylko ma napis pomiary techniczne. Zauważcie też, że po lewej stronie, gdzie stoję na drabinie, to nawet moja podkładka ma logo w szpilkach na budowie, czy też dokumenty, które tworzę, protokoły, czy też jakieś inne notatki z budowy również mają moje logo, kontakt, żeby to nie była jakaś pusta kartka, wzór z internetu, tylko to są moje autorskie rzeczy. Po prawej stronie widzicie, że to pan od dewelopera po prostu notuje te wszystkie usterki. To jest oczywiście najlepszy dla mnie scenariusz. Natomiast jeżeli takiej osoby nie ma albo przychodzi nieokartkowana, to robię to ja. Tutaj macie przykład postu, który po wszelkich moich właśnie inspekcjach na danej inwestycji po prostu ląduje na moim Instagramie bądź Facebooku i też innych właśnie kanałach, po to właśnie, żeby nie czytając do końca nieraz treści, bo ludzie coraz częściej oglądają tylko grafiki, mogli od razu na podstawie niej wiedzieć, czym ja się zajmuję i po prostu ewentualnie mnie polecać dalej, bądź sami skorzystać z usługi. Więc tutaj w przeciwieństwie do wielu osób, które zajmują się gdzieś tam nieruchomościami, ja nie wrzucam tylko zdjęcia bloku, tylko też właśnie jakby nakierowywuję od razu na moją markę, czyli jest tu wyraźnie napisane pomoc w odbiorze w szpilkach na budowie, jaki to jest rodzaj usługi oraz też jakby nazwa dewelopera, nazwa osiedla. Docelowo też używam hashtagów, bo hashtagi przy tych nazwach osiedli, czy nawet nazwie ulicy, pomagają również zarabiać. Kiedyś miałam właśnie sytuację, że jedno osiedle miało 3 hashtagi w Instagramie, tylko 3, a wiecie, ile ludzi używa niektórych hashtagów. To po prostu udało mi się dostać właśnie zlecenie tylko dlatego, że wyświetliłam się pod tym hashtagiem, a ktoś właśnie szukał informacji na temat, co się dzieje właśnie na tej inwestycji i zobaczył słowo odbiór techniczny. Tutaj na kolejnym slajdzie macie troszkę, zwłaszcza po lewej stronie, zdjęcie z tego, jak wygląda taki przegląd na rynku wtórnym. Tu jesteśmy już w gotowym domu, ten około miał nawet do końca nie pamiętam, chyba 27 lat. No i trochę cała masa ludzi chodzi za mną, bo akurat zaczęliśmy od przeglądu terenu zewnętrznego, elewacji i innych tematów. No i jak widzicie, te zdjęcia, na których ja jestem, to są dość naturalne zdjęcia, dość autentyczne zdjęcia. Ja nawet nie wiem, kiedy one do końca są robione, zwłaszcza świadczy o tym zdjęcie po prawej stronie, gdzie jestem ekstremalnie zdziwiona, gdzie what the COVID is going on, można by powiedzieć, co tutaj się w ogóle dzieje. To teraz sobie tak zamieniam właśnie, what the fix. No nie ma tam izolacji na stropie, więc wszystko tam będzie im dmuchać, bo sobie zamienili to. Nie będę wchodzić w szczegóły, to jest projekcja przecież marce osobistej. Natomiast widzicie tutaj kawałek jakiegoś mojego miernika, tu kamerę termiczną i tutaj też również w ręku na zdjęciu po lewej stronie. To wszystko ląduje gdzieś w moich social mediach i pozwala po prostu budować mi taką eksperckość, bycie specjalistą. Te zdjęcia zazwyczaj robi właśnie inżynier pomiarowy, który ze mną współpracuje, za co mu dziękuję, zwłaszcza za to prawe, które jest bardzo takie przestraszone i w ogóle co się stało, dlatego że zaczęłam dostawać pewne głosy na różnych tam jakby trochę też kursach, czy jakichś mastermindach związanych z prowadzeniem social mediów, że okej, domy, no to spoko, że je pokazuję, ale można się nimi po prostu zanudzić. Usterki, które też gdzieś tutaj ze 2-3 zobaczycie z moimi paznokciami, gdzie pointuję i jak szpila wbijam po prostu te wszystkie usterki do protokołu. To po prostu ludzie oczekują takiego jakby zobaczenia mnie w akcji, czyli wy sobie analogicznie to wszystko przełóżcie, że wasze zdjęcia niekoniecznie takie wycackane od fotografów, takie też oczywiście muszą być i takie u mnie też widzicie, po prostu muszą się gdzieś tam pojawiać. Tutaj mamy grafikę, która pokazuje rynek wtórny, czyli właśnie sprawdzenie używanego domu. Tutaj automatycznie też lokuje, że tak powiem, swojego SUV-a, gdzie rejestracja to jest K0 Parka, czyli w skrócie Koparka. Nazywam ją Koparką Usterek i to auto również przynosi mi klientów i również buduje moją markę osobistą.
Na wcześniejszych zdjęciach widzieliście, że stałam z kamerą termiczną, którą omówiłam. To akurat jest trochę inny model na potrzeby właśnie takiego trochę bardziej ładnego zdjęcia. Ja na co dzień wykorzystuję termowizję i dlaczego chcę Wam w skrócie bardzo o niej opowiedzieć? Dlatego, że właśnie to jakby opowiadanie o niej pozwala mi również budować markę osobistą. Tutaj macie przykładowe zdjęcie, które widzą, czy tam też grafikę, którą widzą moi klienci w wszelkich wycenach, o które pytają, w zależności od metrażu, ponieważ temat jest dość jakby wciąż owiany wieloma mitami, że termowizja to tylko zimą, że trzeba mieć nagrzane wewnątrz, a zimno na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Ja termowizję robię całorocznie, pomaga mi ona wychwytywać też wilgoć, nie tylko nieszczelne okna i robię ją głównie od wewnątrz, więc nawet na takich grafikach lokuję swoje logo, po to, żeby właśnie, nawet jeżeli ktoś nie skorzysta z moich usług, ale prześle to dalej, bo mam takie sytuacje, że ktoś z różnych przyczyn, na przykład braku terminu albo jakiejś innej sytuacji związanej z finansami, nie jest w stanie skorzystać z moich usług, gdzie potem też również o cenach opowiem tam na flipcharcie, gdyż ta cała prelekcja jest podzielona na dwie części, przez które płynnie, że tak powiem, tutaj przejdę. Tutaj macie właśnie przykład po lewej stronie, gdzie kamerą widzę wilgoć, a po prawej stronie, gdzie widzę właśnie mostek termiczny, dlatego tak ważne to jest, żeby jeszcze domierzać specjalnym miernikiem i taki specjalista wie, co robi. Takie zdjęcia lądują na moich social mediach, również też śmieszne, gdzie właśnie używam tego tu wskazanego miernika w trakcie, a pies już wiedział dawno. Więc to takie sytuacje, gdzie ktoś mi robi zdjęcie, są fenomenalne. Tutaj rozmawiam z przedstawicielami dewelopera, wykonawcy oraz moimi klientami. Czasami te rozmowy nie są do końca, że tak powiem, idealnie miłe, no bo przecież ja jestem w końcu od wytykania komuś błędów, a jestem też osobą głośną i impulsywną, więc bywa czasem ciekawie na tych wszystkich inspekcjach. To, ten slajd pochodzi z jednej z moich prelekcji, które często są na różnych targach mieszkaniowych, też o nich potem wspomnę. I właśnie tak jak powiedziałam, ważne jest widzieć tego specjalistę w akcji, czyli jeżeli jakaś pani geolog, geodeta ma swoje jakieś fajne zabawki, narzędzia, czy też kurtkę firmową i robią fajne rzeczy, no to właśnie, żeby dostawać inne zlecenia, więcej może prywatnych zleceń, z których też się da całkiem nieźle zarobić, bo ludzie dużo domków przecież budują i potrzebują różnych opinii właśnie geologów, czy też geotechnicznych, można takie fajne właśnie rzeczy wstawiać. No i czym jest właściwie ta marka osobista z angielskiego personal branding? Ja nie chcę tutaj powtarzać wszystkich rzeczy, które pewnie słyszeliście wiele, wiele razy w internecie, na różnych szkoleniach, pewnie i nawet tutaj w ramach Influencer Life Wrocław. Chcę tylko powiedzieć to, co ja faktycznie zbadałam i co ekstremalnie mi się sprawdziło. Sprawdziło mi się pod kątem rozpoznawalności, a rozpoznawalność daje po prostu mi klientów, a klienci wiadomo dają możliwość odpowiednich wpływów finansowych do mojej firmy. Więc ja to tak w skrócie ujęłam, że jest to pewne skuteczne, no bo nie tylko ważne jest, żeby mieć tą markę, ale żeby ona dawała końcowy efekt, no bo budowanie marki tylko dla samego ideału to chyba można tylko hobbystycznie. Więc skuteczne konkurowanie własną unikalnością i o tej unikalności troszeczkę sobie potem porozmawiamy. Starajcie się też bardzo dokładnie obserwować, co ja cały czas tutaj robię, lokuję, pokazuję, bo tak naprawdę jedna, ta cała wielka prezentacja moja 30-minutowa to będzie takim ogromnym lokowaniem mojej marki osobistej, więc obserwujcie, jak to jest robione też tu i teraz na żywo. Generalnie dodatkowo zestaw wyrażeń i skojarzeń w głowach i sercach ludzi na czyjś temat efekt wow i o tych skojarzeniach również na mój temat będę zaraz mówić. Bycie sobą, autentyczność. Ja generalnie jakbym chciała być tutaj czy na budowach 100% sobą, to musiałyby się pojawiać takie jakby głosy pip-pip związane czasami z nie do końca cenzuralnymi, ładnymi słowami. Takie dźwięki też wykonują moje mierniki, więc jestem do nich przyzwyczajona, ale wiadomo, marka osobista, czy też właśnie pokazanie swojej osoby, to też wiedzenie, w jakim momencie, też wiedza, w jakim momencie się dobrze
i odpowiednio zachować, będąc wciąż tak naprawdę autentycznym, tylko przyjmując inną rolę, bo to nie jest do końca tak, że możemy powiedzieć, że hipokryzja, tylko inaczej się zachowujemy, jak jesteśmy rodzicem, jak jesteśmy w firmie swojej, czy u kogoś pracujemy, a inaczej też, jak będziemy jeść kolację ze swoimi dziadkami. Idąc dalej, co mnie konkretnie charakteryzuje, co sprawia, że właśnie wśród powiedzmy wszystkich białych czy jakichś tam w danym kolorze jajek, ja staram się być gdzieś tam różowym czy złotym jajkiem. Mówię dlatego te dwa kolory, ponieważ kiedyś spotkałam się z taką grafiką podczas szkoleń właśnie o tym wyróżnianiu się. Więc generalnie ja do tej pory zwiedziłam 70 różnych państw świata. Robiłam to również pracując na etacie, jak i po prostu prowadząc swoją firmę. Szczerze, nawet pracując na etacie, gdzie robiłam bardzo wiele nadgodzin, udawało mi się ciągle i stale powiększać liczbę zwiedzonych państw. Dodatkowo, słuchajcie, mam 150 cm wzrostu, więc również możecie znaleźć taki atut. W sensie kiedyś to była nawet moja, ja bym powiedziała, taka rzecz, której się wstydziłam, i jak miałam 15 lat, to jadłam bardzo dużo marchewki, bo rzekomo ma witaminę A. Być może tego nie do końca nawet sprawdziłam, żeby urosnąć. Oczywiście, co mi się do tej pory nie udało, te 150 cm wzrostu przydaje mi się naprawdę na inspekcjach, jak jestem na przykład na jakimś strychu i nie mogę, nie chce mi się wręcz nieraz zejść dwa razy po drabinie gdzieś do walizki, którą mam na samym dole. Kolejną rzeczą to jest zawód męski opowiadany w kobiecy sposób. Inni mówią, że też mam charyzmę, sarkazm, picie kawy. Generalnie zanim powstała marka w szpilkach na budowie, a co za tym idzie hashtag w szpilkach na budowie, to używałam często właśnie hashtaga Malicka pije kawę. Obecnie jest to też nazwa mojego prywatnego profilu na Instagramie, gdzie właśnie pokazuję kawy pite w różnych fajnych miejscach krakowskich czy też polskich restauracjach oraz zagranicznych podróży. Tak jak przedtem Wam pomachałam, czerwone paznokcie, one głównie służą mi do tego, no po prostu, żeby wyglądać kobieco, natomiast oczywiście też do wskazywania usterek, co zobaczycie na paru zdjęciach. No wiadomo, część osób poznaje mnie po okularach, nazwie marki, samochód z rejestracją koparką, którą wcześniej żeście widzieli. Idziemy tutaj dalej, to jest właśnie ten samochód. Tak jak mówię, klienci nieraz przychodzą do mnie na inspekcję. Ja się pytam, skąd Państwo mieliście kontakt, a oni mówią, no stała Pani gdzieś tam na budowie albo pod galerią, robili sobie zdjęcie, gdzie ja wyraźnie na zderzaku mam napisane, kupujesz dom lub mieszkanie i moje dwa po prostu kanały najgłówniejsze, na których jestem. I faktycznie takie nawet rzeczy przynoszą klientów. Ja nie mówię, żeby od razu wszyscy wymyślali sobie takie indywidualne blachy. Oczywiście są ich zwolennicy i antyzwolennicy. Ja jestem za, chociaż czasami też przynosi mi to mikroproblemy. Zwłaszcza na stacji benzynowej, kiedy pani myśli lub pan, że naprawdę przyjechałam zatankować koparkę i musi zajrzeć albo na monitoring, albo wyjść i zobaczyć, żeby wystawić mi oficjalnie fakturę na takie blachy. Wiadomo, że ja przecież paliwo jako firma to po prostu odliczam w koszty. Trochę jeszcze o mnie, ja i liczby. Mam 34 lata obecnie, a jest 2020 rok. 10 lat pracuję w branży budowlanej, a 5 lat właśnie prowadzę taką firmę związaną z odbiorami technicznymi. Zrobiłam ponad 3000 inspekcji właśnie tego typu pomiarowych, odbiorowych. No i automatycznie to pozwoliło mi odwiedzić około 300 różnych deweloperów czy też sprzedających, dlatego że u niektórych jestem po kilka razy, nawet po kilkadziesiąt razy, gdyż jeżeli dany deweloper buduje osiedle 200 mieszkań, no to faktycznie ileś tam razy losowy Kowalski czy Nowak mnie zaprosi na odbiór swojego mieszkania. Tutaj tak troszeczkę i to bardzo szybko przejadę rozwój mojego CV, to właśnie to, co robiłam w międzyczasie, ono faktycznie ewaluowało i pozwalało mi stwarzać różne kluczowe kompetencje. Ja też bardzo dbałam o to, żeby się szkolić, zdobyć w międzyczasie uprawnienia budowlane, które dają mi możliwość bycia właśnie inspektorem. Natomiast tutaj, nie wiem z którego to jest roku, ale też oczywiście w moich pasjach chwaliłam się, że zwiedziłam ileś tam państw świata. To była zawsze bardzo fajna możliwość do porozmawiania sobie z danym docelowym pracodawcą. Potem założyłam swoją firmę. Z takich no, znanych firm, w których byłam, to między innymi Bimex czy też Warbud oraz pracowałam przy rozbudowie lotniska Balice.
Tutaj oczywiście te kanały, o których mówię, jestem na LinkedInie, tam głównie publikuję artykuły. Jestem też nawet na Golden Line. Golden Line pozwoliło mi dostać raz pracę jeszcze wcześniej, kiedy nie miałam firmy. Natomiast nadal się do mnie odzywają z nich, znaczy z tego kanału. Jestem również na fanpage'u na Facebooku jako ten po prawej stronie to jest mój fanpage w szpilkach na budowie, ten po lewej to jest mój prywatny, natomiast on zupełnie wygląda jak firmowy, mam bardzo dużo właśnie też tam zapytań. Ja po prostu uważam, że jeżeli już prowadzisz biznes, to tak naprawdę trochę prywatnie możesz przełamywać treści związane właśnie z tą inżynierią, o której tutaj cały czas w personal brandingu mówimy. Natomiast moim zdaniem ważne jest to, żeby pokazywać tą eksperckość już na kanale prywatnym, facebookowym. Mi udało się jeszcze to zrobić tak, że nazywam się tutaj Karolina Malicka, inspektor budowlany. Raz mnie Facebook zapytał, jakiś automat oczywiście z Facebooka, czy to jest moje drugie imię i nazwisko. Kliknęłam, że tak, ale to już było wiele lat temu i tak to się jakoś tam odbyło. No i tutaj widzicie takiego screena, gdzie po prostu ktoś mnie poleca jako moją markę. Tutaj, przepraszam, ale te kawy mi cały czas tu wskakują. Tutaj pełne moją nazwę. I dzięki takim poleceniom oczywiście ja dostaję bardzo dużo rekomendacji dalszych i poleceń dla klientów. Dzięki temu nie muszę za bardzo inwestować w płatną reklamę na Facebooku czy też Google. Taką kawę, jak widzicie, po lewej stronie jest bardziej hobbystycznie, że gdzieś tam jestem, ale jak się szykują jakieś targi, jakaś tutaj fajna imitacja małej kielni i kawki, to też również to lokuję i na różnych spotkaniach networkingowych, o której też zaraz powiem, wykorzystuję fakt, że ludzie kojarzą mnie bardziej prywatnie z picia tej kawy. Tak naprawdę odczaruję Wam ten brak wiedzy. Ja piję generalnie jedną, czasami dwie dziennie, natomiast niektórzy myślą, że piję pięć. Wykorzystuję ten fakt również przy różnych takich live'ach czy webinarach, gdzie ta kawa się też jakby pojawia. Teraz idziemy tutaj do stories. Najczęściej są dość one śmieszne. Tu przeciek z dachu, tu jakaś więźba, która jest jak model Barbie. To też to lokuje, dlatego każdy inżynier powinien sobie trochę wymyśleć, co będzie takiego pokazywał. Ja generalnie najwięcej społeczności, chociaż to nie jest dużo, bo moja marka, branża nawet nie powiedziałabym tak, jest bardzo niszowa, to jest około 6 tysięcy osób na ten moment. Tutaj widzicie kawałek właśnie mojego walla, nie wiem jak to powiedzieć, na Instagramie oraz tutaj rzeczy, które ludzie bardzo lubią do nich wracać. Mam tu skumulowane w wyróżnionych relacjach usterki, jakieś piątunio z usterką, tu są takie posty cykliczne. Kiedyś nie miałam właśnie takich, ale potem zdecydowałam się, że będę właśnie robić w jednym pionie portfolio, żeby nie było za nudno, w drugim różne moje wywiady, różne rzeczy tam, gdzie jest moja twarz, bo też generalnie inna jest też klikalność postów, jeżeli brandujecie swoją markę twarzą. Nie każdy musi, ale jeżeli jednak to wy jesteście taką łopatą w biznesie, czyli specjalistą, a nie koparką, czyli jakby bardziej zarządzającym, ja bardzo lubię to określenie, no to uważam, że swoją twarz jest fajnie pokazywać. Dodałam tu oczywiście jeszcze z opinie i różne review, dlatego że też fajnie się to sprzedaje, nie każdy zagląda w te wszystkie gwiazdki na Google'ach czy na Facebookach. No i oczywiście pokazuję usterki, tu macie mój paznokieć, ja nieraz do deweloperów mówię, proszę pana, proszę tutaj sprawdzić, czy to jest rysa, czy to jest zabrudzenie na szybie, bo moje paznokcie kosztują stówkę, oczywiście teraz taki przykład, więc jest też często rozładowana atmosfera, kiedy jest trochę jednak bardziej usterkowo. Więc staram się pokazywać, wiem, że dzięki tym moim usterkom korzystają na tym też ludzie, którzy niekoniecznie wykupią mi usługę, bo mieszkają na przykład w Szczecinie, ale dzięki mnie wiedzą, jakiego inspektora wybrać u siebie, ewentualnie wiedzą, z czego go rozliczyć i sprawdzić. Natomiast chcę Wam jeszcze właśnie pokazać, tu jest jeszcze nie do końca zaktualizowane te Państwa świata, ja już w moim tak zwanym bio, czy jak zwał, tak zwał, pokazuję, kim jestem, że nie tylko inspektor, ale też, że podróżę, no i pasja do kawy, gdzie odnoszę do swojego prywatnego profilu. Jest też główny zbiorczy link, który pokazuje różne właśnie rzeczy związane z wywiadami, głównie na kanale YouTube, którego ja nie mam, ale YouTube przynosi mi pieniądze, w sensie, że odbiory techniczne, dzięki temu, że wystąpiłam u kilku
osób. Byłam też na podcastach Małe Wielkie Filmy, to była dosłownie 10-minutowa wstawka telefoniczna. Ruszamy nieruchomości, Crane in Clouds, czyli nie mam jeszcze swojego podcastu, planuję, ale oczywiście te wszystkie rzeczy pozwoliły mi, że tak powiem, też na klientów. Ważne w kobiecych czy jakichkolwiek biznesach, które są specjalistyczne, są artykuły. Tutaj macie jeden z nich, po to, żeby właśnie budować tą eksperckość. Networking, bardzo ważna rzecz. Ja kiedyś na stałe należałam do grupy pewnych śniadań biznesowych, która bardzo pozwoliła mi przez około rok czasu, nawet mniej, bo to mi się tak rozwinęło, że ja nie byłam w stanie rzetelnie tam chodzić, bardzo z rana. Natomiast jak najbardziej wszelka wymiana wizytówek z osobami, które mogą pomóc nam w biznesie. Czyli na przykład, jeżeli ja jestem inspektorem od odbiorów mieszkań, to oczywiście fajnie się współpracuje z osobami, które są ze mną w procesie po prostu, w procesie przedzakupowym mieszkania, czyli doradca kredytowy, architekt wnętrz. I to właśnie kobiety pracujące w tych branżach jak najbardziej mogą budować swoją markę osobistą jako kobieta na podstawie chociaż dzisiejszej mojej tutaj prelekcji. Ja też oczywiście inwestuję w firmowe ubrania, które już widzieliście, w targi, na których zawsze mam prelekcje, w różne gadżety dla dzieci, żeby budować cały czas tą markę. Tu macie wręcz nawet takie kombo z moim logo na maseczce nieszczęsnej obecnie, ale trzeba się gdzieś tam dostosowywać do tego, żeby w ogóle mnie na budowę wpuścili. No i oczywiście kawa, którą gdzieś tam lokuję. Na targach zawsze staram się mieć prelekcje, bo inaczej uważam, że dla mojej niszowej branży bycie na targach bez prelekcji i omawiania tego, co robię, jest po prostu stratą pieniędzy za stoisko. No i generalnie jeśli chodzi o budowanie marki osobistej w branży eksperckiej, wykreowałabym tutaj 7 punktów. Ważna jest tutaj właśnie motywacja, determinacja, akceptacja, wytrwałość i siła przebicia, widoczność, o której właśnie cały czas tutaj pokazywałam na przykładach, oraz ciągły rozwój. Tymczasem zaraz ja znikam tutaj do Flipkarta, napiję się wody, wy też się napijcie i zaraz się widzimy. Wracam już do Was. Jak widzicie, moje 150 cm wzrostu to faktycznie może być budowlaną jednostką miary. Wracając do tematu, dodam, że logo, które przewijało się przez większość slajdów na prezentacji, zostało przeze mnie wymyślone dopiero około 2,5 roku temu, dlatego najważniejsze jest najpierw wykreować jakąś wartość, a do tego doczepiać potem poszczególne elementy i nie skupiać się na logo w pierwszym dniu otworzenia biznesu. Wracając natomiast do wszelkich kanałów, które tam wymieniałam, skupię się teraz na networkingu. Był tam pewien slajd, gdzie wymieniam się wizytówkami. Zawsze z danymi ciekawymi specjalistami trzeba jeszcze się, że tak powiem, skontaktować mailowo, wysłać troszeczkę szerszy opis naszej usługi. Co docelowo wiem i się przyznam, dało mi bardzo fajne monetyzacje biznesu. Równocześnie, jeśli tylko są, dodać ich na Facebooku i lub na LinkedInie, jeśli tam występują, to również pozwala Wam na utrwalanie się tej osobie i jak przyjdzie co do czego, to będą właśnie polecać Was, dlatego że przeprowadziliście ich przez trzypoziomowy proces zapamiętywania właśnie Waszej jakby marki osobistej, eksperckiej. Dalszą rzeczą z wizytówkami, o których teraz mówię, to są rozdawanie ich przy usługach. Jeśli tylko to jest możliwe, to trzeba je dawać na przykład architektowi czy jakiemuś innemu specjaliście, który przyjdzie z naszym klientem. Natomiast jeżeli się to nie uda, bo czasem nie pozwala nam na to sytuacja, no to właśnie logotypy na odzieży służbowej czy też samochodzie pozwolą tym osobom nas obserwować, dlatego że widzę, że nieraz nie wymieniłam się z nikim wizytówką, a i tak obserwują mnie na social mediach. Wszystkie te rzeczy, które tu pokazałam, dają nam lidy docelowych klientów i my jako specjaliści w pewnym momencie wpadamy w taki kołowrotek i zaczynamy być wszystkim i łopatą od spraw administracyjnych, ale też właśnie tej naszej eksperckości. Dlatego chociaż w połowie musimy się stać koparką, bo jeżeli chcemy być pełną koparką, to wtedy trzeba być już, nie wiem, prezesem firmy i odejść jakby od realizowania specjalistycznej usługi.
Zaczynamy zatem delegować zadania. Ja posiadam trzy zespoły, że tak powiem, wspomagające mnie. Przede wszystkim ten środkowy, gdzie dziewczyny odbierają asystentki wirtualne telefony i wysyłają maile. Działają w oparciu o odpowiednie szablony. Jest też asystentka, która zajmuje się finansami. Częściowo tylko social media, natomiast całe social media prowadzę sobie ja sama. Ona mi tylko czasem pomaga coś dalej to poudostępniać. No i od czasu do czasu wspieram się innymi inżynierami, czy to stażystami, stażystką, czy z innymi właśnie osobami do odbiorów. No i idąc dalej, wszystko też, żeby się spinało, bo nikt tego właśnie nie robi hobbystycznie, żeby ta nasza marka ekspercka przynosiła nam dochody, to trzeba dbać o odpowiednie ceny usług. I na pewno w porównaniu do zeszłych lat moje usługi stopniowo o ileś procent rosły. Gdzieś to się kończy obecnie na plus 30, natomiast na pewno obserwując to, co się dzieje na rynku, będą one musiały jakoś delikatnie posuwać się w górę. Ważne też jest oczywiście bardzo dosprzedaż. U nas klienci mogą dokupić w nieco niższych cenach, po prostu do 12 miesięcy od usługi pewne rzeczy, więc to też pozwala, że tak powiem, bardzo budować markę ekspercką. I teraz już na zakończenie chciałam powiedzieć, widzicie, ja tutaj stoję na tle cegły. Cegła też ma Wam za zadanie po prostu pokazać to, że jestem inspektorem, że jestem związana z branżą budowlaną. Na dzisiaj już tyle. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do pewnych działań na Waszych kanałach. Pozdrawiam, Karolina Malicka, inspektor budowlany w Szpilkach na Budowie. Dzień dobry, nazywam się Rafał Szymkowiak, jestem przedstawicielem kancelarii prawnej Pragmatic i zostaliśmy tutaj zaproszeni dlatego, że w ubiegłym roku z naszym blogiem komandytowa.pl zostaliśmy nagrodzeni tytułem Twórca Roku w kategorii blogów firmowych i finansowych. Kilka może zdań o nas. Pewnie tego nie wszyscy z Was, a może nawet mniejszość z Was kojarzy ten blog. Ten blog został nagrodzony właśnie w tej kategorii blogów firmowych chyba z dwóch powodów. Pierwszy jest bardziej oczywisty. Piszemy o rzeczach, które dotyczą firm i rozpowszechniamy, reklamujemy, promujemy ten rodzaj spółki od 10 lat. Ale drugi powód jest mniej oczywisty. Otóż ten blog nie jest napisany przez jedną osobę, nie jest napisany przez dwie osoby. Większość konkurentów we wszystkich kategoriach to były albo indywidualne blogi, czy blogi twórców, ewentualnie były to pary. Natomiast nasz blog od 10 lat tworzyło w sumie ponad 70 osób. Jest to blog, który powstał i został powołany nie przez osobę, tylko przez firmę, po to, żeby towarzyszyć nam w rozwoju swojego biznesu. I z tego powodu pewnie jury uznało, że jesteśmy dość takim nietypowym przykładem właśnie blogów firmowych. I dla tych z Was, którzy może nas nie kojarzą, to powiem, że komandytowa to jest jeden z rodzajów spółek. I tych spółek w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy naszą działalność w 2010 roku, było w Polsce 5 tysięcy. Dzisiaj jest ich ponad 40 parę tysięcy i po części pewnie jest to wynik naszej aktywności w internecie. Mogę tylko tyle powiedzieć, że przez cały ten czas ostatnich 10 lat nasz blog odwiedziło ponad 1 000 000 użytkowników. Nie jest to liczba być może jakaś oszałamiająca. Rocznie ostatnio to jest 200-250 tysięcy unikalnych użytkowników. Ta liczba może nie przytłacza, bo oczywiście są blogi dużo częściej odwiedzane i w znaczących liczbach, ale jak sobie zostawimy te setki tysięcy osób, które odwiedziło nasz blog z liczbą 45 tysięcy, 40 paru tysięcy wszystkich spółek komandytowych, to robi wrażenie. I tyle o nas, ponieważ jesteśmy prawnikami, bo firma, która rozwija ten blog, to kancelaria prawna.
No to znamy się na spółkach, na prawie, na podatkach i kiedy zostaliśmy tutaj zaproszeni na tą konferencję, zastanawiałem, o czym mam wam powiedzieć. Dysponuję pół godziny czasu, w związku z czym nie jest to zdecydowanie za mało, żeby coś dogłębnie wam przedstawić z tego zakresu, którym się zajmujemy. Ale chciałem się podzielić pewną obserwacją i na bazie tej obserwacji opowiedzieć o kilku rzeczach bardzo istotnych dla wszystkich twórców internetowych. Otóż moja obserwacja jest taka, że zdecydowanie za mało firm tworzy dobre treści w internecie i wykorzystuje je w swoich celach sprzedażowych, marketingowych i uważam, że zdecydowanie zbyt niewielu twórców ma prawdziwe firmy, które za pośrednictwem których sprzedaje to, co promuje w swoich treściach internetowych. Ta obserwacja działa właśnie w dwie strony i chciałbym wam na to zwrócić uwagę, dlatego że jako twórcy internetowi możecie skierować swoją uwagę na współpracę z firmami, które zajmują się pokrewnymi branżami i spróbować wesprzeć je przy tworzeniu ich własnych treści i w ten sposób zostać takimi zewnętrznymi konsultantami do spraw marketingu internetowego, albo możecie w pełni wykorzystać potencjał tego, co stworzyliście w internecie i stworzyć prawdziwe firmy, które będą działały w znacznie szerszym obszarze. Nie chciałbym się przy tym skupiać na takich elementach technicznych, formy prawne, koszty, określone zapisy, podatki, ubezpieczenia społeczne itd., itd. To są kwestie techniczne i one zajęłyby za dużo czasu. Chciałbym raczej was poprowadzić przed takim pytaniem, czy lepiej w internecie tworzyć swoją markę osobistą, czy też promować i tworzyć prawdziwą firmę, a jeżeli tak, to jaką? I chciałbym się na tych dwóch rzeczach skupić i powiedzieć wam o kilku elementach bardzo istotnych, jak dojść do przekonania, że to ma być właśnie taka aktywność albo inna. Zatem, czy rozwijać markę osobistą, czy też budować prawdziwą firmę, a może spółkę z kimś w swojej specjalności na bazie swojego marketingu internetowego. To tak naprawdę zależy od tego, co komu w duszy gra. Mamy oczywiście wiele przykładów świetnych twórców internetowych, którzy radzą sobie doskonale i którzy są prawdziwymi gwiazdami internetu. I te osoby są rozchwytywane, zapraszane przez firmy, przez różne instytucje, mają też różnorakie konsultacje i ten pierwiastek osobisty, tak, jest bardzo, bardzo istotny. Oczywiście zawsze pojawia się pytanie, czy gdyby te osoby nie zbudowały dookoła siebie zespołu osób, które będą tą metodą sprzedawały, tą metodą zarabiały, to nie można by zwielokrotnić, ale oczywiście to zależy. Niektórzy pewnie z tych twórców uważają, że dobrze się czują akurat w takiej roli solo, indywidualistów, którzy opierają tą swoją zarobkową działalność w internecie tylko i wyłącznie o swoje osobiste zalety, o swój kontakt z audytorium, z klientem, z nabywającym usługę. Ale gdybyśmy nie wiedzieli i nie byli pewni, czy tak naprawdę chcemy być tylko twarzą większego zespołu, czy też chcemy działać w pojedynkę, to myślę, że trzeba przejść przez takich 5 punktów i rozważyć tą działalność. To po pierwsze trzeba wiedzieć, na czym chcemy zarabiać. Czy będą to wykłady, czy będą to osobiste konsultacje, czy będą to jakieś produkty, czy to będą książki, e-booki. Trzeba się zorientować, co tak naprawdę, na czym chcę zarabiać, bo to będzie rzutowało na podjęcie tej decyzji. Jak już wiem, co to ma być, to drugim punktem trzeba się zastanowić, jakie są moje słabe strony, jakie mocne, czy dysponuję wszystkimi umiejętnościami, które wdrożą ten proces zarobkowania.
bo jeżeli brakuje, drugie może pytanie takie pomocnicze z tym związane, czy te brakujące elementy można w prosty sposób nabyć od kogoś, czy też one po prostu powinny być stale w firmie, wobec czego nie wystarczy tu jakieś grono podwykonawców czy zleceniobiorców, którzy to wykonają, tylko powinien być to osoby, które w tej firmie będą na stałe i będą ją tworzyły. Jak już wiemy, czy poradzimy sobie w pojedynkę i co chcemy sprzedawać, warto się zastanowić, kto będzie naszym odbiorcą i co dla niego jest ważne, bo jeżeli dla niego ważny jest osobisty kontakt z danym twórcą, no to nie mamy wyjścia, prawda? Natomiast jeżeli ta osoba chce nabyć określoną usługę czy produkt, to trochę może być mniej istotny, kto tak naprawdę jest po drugiej stronie lady. I tacy nabywcy mogą być wrażliwi cenowo, może dla nich być kwestia VAT-u istotna albo nie, może być kwestia przeróżnych elementów związanych z tą aktywnością, może wpływać na to, że trzeba tak, a nie inaczej ukształtować podmiot, czy osoby, czy firmy, które będą dostarczały to, co ma być przedmiotem sprzedaży. Czyli mamy te trzy elementy. Czwartym elementem to jest to, czy jeżeli zdecyduje się na współpracę z innymi osobami, ścisłą współpracę stałą, to czy w tych okolicznościach pojawiają się szanse czy zagrożenia. Trzeba pamiętać o tym, że w pewnych sytuacjach, kiedy już nie pracujemy sami, ale tworzymy to wespół z jakimiś innymi osobami, mogą się pojawiać zagrożenia, ale też pewnie pojawiają się różne szanse i dobrze przemyśleć tą organizację tak, żeby uniknąć zagrożeń, a ewentualnie zastanowić się, jak to będzie wyglądało dalej. No i teraz ostatnia rzecz, to trzeba się zastanowić, co będzie, jeżeli taka aktywność będzie się rozwijała, czyli biznes będzie skalowany, będzie coraz o większym zakresie, jak to będzie przebiegało. Czasami możemy być bowiem ofiarą swojego sukcesu. Często obserwuję twórców internetowych, którzy działają w pojedynkę i zastanawiam się, w jaki sposób oni sobie radzą. Tworzą treści, aktualizują je, cały czas prą do przodu ze swoimi treściami, doszkalają się, jednocześnie opracowują nowe produkty, ciągle są zapraszani na nowe konferencje i prawdę powiedziawszy zastanawiam się, jak oni dają radę i czy nie jest tak, że coś kuleje. Ja mogę powiedzieć o sobie, w 2010 roku, kiedy miałem ten pomysł, że wystartujemy z blogiem i oprzemy promocję kancelarii właśnie o treści umieszczone w internecie, to doskonale wiedziałem, że sam nie dam rady. Dlatego, że przepisy się zmieniają się różne orzeczenia, decyzje, trzeba to na bieżąco śledzić, trzeba to opisywać. Nie miałem zupełnie umiejętności technicznych związanych z funkcjonowaniem w internetu, więc trzeba było znaleźć osoby, firmy, które nam pomogą w tym zakresie. Dodatkowo wiedziałem, że pojawią się prawdopodobnie prędzej czy później klienci, których będzie trzeba obsługiwać. Część z nich zrobię to ja, ale jeżeli zacznę się bardzo w to angażować, to już nie będę mógł rozwijać tych blogów. I doskonale wiedziałem, że od samego początku muszę pracować w zespole. Oczywiście było pewne ryzyko, że to nie pójdzie, no ale wierzyłem w ten sukces i muszę powiedzieć, że skala naszego przedsięwzięcia no pokazuje, że to była dobra decyzja. Zacząłem w 2010 roku samodzielnie z trzema młodymi prawnikami tuż po studiach. Byliśmy w czwórkę od samego początku. Dzisiaj to zespół ponad 40 osób i wiem doskonale, oczywiście nie robimy tylko i wyłącznie jednego blogu. W tej chwili ta cała nasza działalność internetowa rozszerzyła się, dlatego że oprócz jednego blogu staraliśmy się pokrewne tworzyć. I dzisiaj to naprawdę jest dobrze działająca maszynka i świetnie wiem, że być może na początku nie byłoby to tego pomysłu beze mnie, ale wiem doskonale, że bez moich współpracowników nie dałbym rady i że to bardzo ważne osoby w tym projekcie. Więc jeżeli już przejdziemy te pytania, to powinniśmy móc sobie w dość prosty sposób odpowiedzieć, czy
Czy to powinna być działalność osobista? Czyli rozwijam markę osobistą i te całe zaplecze techniczne wspiera mnie i dokumentuje to. I myślę, że tutaj nie trzeba wielkich zespołów, tak? Czy też ma to być działalność no, taka biznesowa w bardzo już ścisłym tego słowa znaczeniu? Jeżeli to ma być zespół osób, to trzeba się zastanowić, czy to ma być firma jednej osoby, właściciela, twórcy, który zatrudnia, podzleca, współpracuje z różnymi podmiotami, czy też powinna to być grupa osób, która będzie ściśle współpracowała i będą to partnerzy biznesowi, wspólnicy, a zatem potrzebna jest spółka. Co ciekawe, chciałbym Wam zwrócić uwagę, że to niezależnie, czy będzie działalność osobista, czy też będzie działalność firmowa, jednoosobowa, to nie wyklucza tego, że możemy założyć kilka różnych firm. Jedna może być VAT-owska, druga może być zwolniona z VAT-u. Jedna może być opodatkowana w taki sposób, druga w inny. W związku z czym te pytania, o których mówię, prowadzą raczej do takiej decyzji strategicznej. Sam prowadzę biznes i zatrudniam kogoś, albo współpracuję w szerszym gronie. To nie musi oznaczać, że nie można mieć jednoosobowo na przykład spółki. Są spółki, w których można posiadać 100% udziału, więc ta decyzja jest raczej taka, jak powiedziałem, strategiczna, a nie techniczna. No ale wyobraźmy sobie teraz, że jest taka sytuacja, w której mówimy, potrzebuję, moje umiejętności kończą się w tym miejscu, dobrze tworzę treści, mam niezłe pomysły, wiem jak dalej poprowadzić ten interes, ale brakuje mi już jakichś dodatkowych elementów, które dobrze mieć w firmie, w związku z czym decyduję się na spółkę. I znowuż, nie chciałbym w tej chwili mówić taka spółka, inna, ich jest naprawdę kilka rodzajów, takich bardzo zbliżonych do siebie, to jest decyzja wtórna. Najważniejsze jest to, żeby sobie rozrysować ten nowy układ i zdecydować, czy kto za co będzie odpowiadał w tym biznesie, w tej spółce. Kto co włoży, kto za co odpowiada i do kogo przynależy to. Zwłaszcza to jest istotne w sytuacji, kiedy twórcy już dysponują pewnym potencjałem i starają się go wnieść do wspólnego przedsięwzięcia, do na przykład spółki i na wypadek jakiegoś konfliktu, niepowodzenia, no jest pytanie, kto będzie właścicielem których elementów i których składników. W związku z czym warto określić rolę, kto za co odpowiada, jakie są wobec tego obowiązki i jakie prawa czy jakie przywileje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której warto pamiętać, to jest to, żeby zdecydować, w jaki sposób będziemy dzielić zyski i w jaki sposób będziemy uczestniczyć w ewentualnych stratach, oby przejściowych. Ta rzecz jest bardzo istotna, bo mimo, że te zyski na początku są trochę gruszkami na wierzbie, to warto o tym pamiętać i sobie zdecydować, jaką część tych zysków będziemy reinwestować, a jaką część będziemy konsumować. Takie ustalenia między partnerami warto zrobić na początku, bo na początku nie będzie to budziło żadnych nieporozumienia w toku już prowadzenia tej działalności mogą się pojawić jakieś różnice i mogą powodować spory, zwłaszcza jeżeli ktoś ma mniejszy udział i ma mniejszy wpływ na to, co się będzie działo. Dotknąłem trzeciego elementu. Jak będziemy podejmować decyzje? W jaki sposób, jakimi większościami, kto ma wpływ i może coś zablokować, a kto może narzucić. Warto się zastanowić też, czy są osoby, które będą miały decydujący wpływ, a drugie osoby ten wpływ będą miały mniejsze, czy w ogóle go nie będą miały, będą po prostu towarzyszyły głównemu aktorowi na tej scenie. Warto się zastanowić, co będzie, gdyby spółkę trzeba było rozszerzyć. Albo byłby taki pomysł, czyli oprócz dwóch, trzech osób pojawi się nowy wspólnik. W jaki sposób go wprowadzimy, na jakich warunkach, kto o tym zdecyduje. Podobnie trzeba się przygotować na ewentualny rozwód między wspólnikami, czyli sytuację, w której ktoś spółkę opuści. No, jest to trochę przykre, by o tym mówić w momencie, kiedy zawiązujemy tę działalność, ale takie rzeczy się zdarzają, nie zawsze wszystkim jest po drodze i warto określić ramowe zasady, w jaki sposób to nastąpi, bo można uniknąć wtedy jakichś nieporozumień w dalszej części. No i ostatnia rzecz, to warto się zastanowić,
jaki rodzaj tego podmiotu wykorzystać. To już jest wiedza trochę techniczna i warto zapoznać się ze wszystkimi możliwościami, żeby dobrać daną formułę do tych zamierzeń i warto określić, kto by Wam pomagał w tym przedsięwzięciu. Warto mieć zaufanego prawnika, warto mieć dobrego doradcę podatkowego, warto mieć dobrego księgowego. Te elementy pomagają. Rozmowa z tymi osobami otwarta, taka konstruktywna, pomoże wesprzeć to, co ustalicie, to, co naszkicujecie wspólnie. I jestem przekonany, że tak poprowadzone i takie rozważania wstępne, zarówno dotyczące tego, co mamy robić, na jakich zasadach, dla kogo, jak i potem z kim i w jakim układzie, bardzo pomagają w momencie podejmowania tych decyzji, bardzo pomagają w takim tandemie doradcy, czy to prawnego, czy to podatkowego, czy księgowego z waszym udziałem, bo wtedy tak naprawdę można dokładnie dobrać odpowiednią formułę prawną czy podatkową do waszych potrzeb. Chcę wam powiedzieć, że w mojej ocenie przestrzeń do tworzenia prawdziwych firm wśród twórców internetowych jest olbrzymia i wykorzystania całego olbrzymiego potencjału. Często wydaje mi się, że twórcy zbyt długo próbują samodzielnie coś stworzyć, a nawet często mają problemy z tym, żeby stwierdzić, w jaki sposób można na czymś zarobić, czy to zmonetyzować. Ale z drugiej strony, tak jak mówiłem na początku, jest bardzo duża liczba firm, która jest nieobecna jeszcze w internecie, nie potrafi sobie poradzić z tym problemem, nie promuje się w żaden sposób, a jest to fragment niezmiernie ciekawy i w którym jest bardzo wiele przestrzeni do tego, żeby te firmy promować i rozwijać. Jesteśmy naprawdę żywym tego przykładem. Zaczęliśmy od jednego blogu, dzisiaj mamy ich kilka. Na początku nasze blogi rocznie odwiedzało 25 tysięcy unikalnych użytkowników. Dzisiaj wszystkie nasze blogi to ponad 1 milion unikalnych użytkowników. Ostatnie wydarzenia związane z pandemią przekonały nas, że wtedy, kiedy firmy dopiero zaczynały zastanawiać się, w jaki sposób zafunkcjonują online'owo, my byliśmy do tego przygotowani. Doskonale wiedzieliśmy, jak to trzeba robić i właściwie nie mieliśmy zawirowań. Oczywiście wszyscy byli bardzo zmotywowani, żeby to dalej rozwijać, bo nie byliśmy pewni, jak rynek zareaguje. Ale on ma się dobrze i bardzo, bardzo, bardzo mocno skorzystaliśmy z tego, że mieliśmy tą nogę internetową. Wydaje mi się, że jeżeli kancelaria prawna, która ma szereg obostrzeń, ograniczeń, no też, co tu dużo mówić, prawnicy nie są specjalnie lubiani powszechnie i wydaje się, że prawnika nie szuka się w internecie, tylko raczej z polecenia, z rekomendacji, to jeżeli w takiej branży można zbudować firmę, uważam, sporych rozmiarów w ciągu 10 lat, to ileż jest branż, w których wy działacie, w których wy tworzycie ciekawe treści, w których wy osiągacie swój własny sukces, które mogłyby liczyć na wasze wsparcie. Albo gdzie moglibyście poszukać ewentualnych inwestorów, którzy pomogą wam w rozwinięciu pełnowymiarowych firm ze świetnym marketingiem internetowym. Tego wam życzę. Zachęcam was do odwiedzania naszych stron. Za chwileczkę one się pojawią. Dziękuję za możliwość podzielenia się tymi moimi kilkoma doświadczeniami. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, piszcie. Adres mailowy również za chwilę się wyświetli. Dzięki.